Widzę Krystynę i Małgosię i tam mam takie pytanie, dziewczyny, czy mnie widać i słychać? Najważniejsze jest, żeby było mnie słychać. Widać też byłoby dobrze. Cześć dziewczyny, na dole można na czacie pisać. Dajcie przyznać, czy jesteście. Halo, halo. Czy mnie widać i czy mnie słychać? Jeżeli mnie na przykład nie słychać, coś jest nie tak, to proszę napiszcie. Dobrze, to ja poczekam na jakikolwiek odzew, żebyśmy wiedziały, czy wszystko technicznie dobrze nam się sprawdza. U mnie parametry, że tak powiem, życiowe są w dobrym stanie. Zasięg i sieć również, więc myślę, że jakoś damy radę. Słuchajcie, zanim ktoś się tutaj odezwie i da znać, że jest ze mną, dziewczyny, może jeszcze ktoś przyjdzie, mam nadzieję, to ja oficjalnie witam serdecznie na webinarze specjalnie przeznaczonym właśnie dla Waszego NUTS-u, na webinarze organizowanym w ramach programu, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, Zaprogramuj Przyszłość. To tak dumnie i naprawdę ważnie brzmi. Ja się nazywam Sylwia Milczarek i jestem trenerem mistrzów kodowania i witam Was serdecznie z województwa śląskiego, z miasta Tychy. Jeżeli dziewczyny mnie słyszycie, jest wszystko ok, to napiszcie proszę również skąd pochodzicie, jaka to miejscowość. Zobaczymy, być może byłam, być może znam. Słuchajcie, zaczynamy powolutku. Dzisiejszy webinar poświęcony będzie w całości programowaniu z wykorzystaniem aplikacji Scratch Junior. Scratch Junior to aplikacja przeznaczona na tablet, dlatego jeżeli jesteście i mnie słyszycie, to bardzo bym prosiła o przygotowanie tabletów, ponieważ no, najlepiej się pracuje, kiedy się pracuje, że tak powiem, na żywym organizmie. Cześć Małgosiu, witam. Fajnie, że się odezwałaś. Powiedz mi tylko, czy słychać, czy widać wszystko? W tej chwili powinnaś widzieć mnie, pod spodem nasz czat. I część prezentacji, na razie jest to tylko slajd przypominający, w jakim projekcie jesteśmy. Małgosia, jak możesz, napisz proszę, czy wszystko jest ok z dźwiękiem. Jakby brak kontaktu, obawiam się, że mogą być jakieś problemy techniczne. Nie chciałabym, żeby tak było, chciałabym, żeby wszystko poszło gładko, ale jak to ze sprzętem bywa, sama doświadczyłam, nie zawsze się to udaje. Super, czyli Małgosia słyszy, fantastycznie. Małgosia, czy masz ze sobą tablet, czyli słychać, dobrze, czyli nie ma problemu. Potrzebny nam jest tablet, potrzebny nam jest Scratch Junior. Myślę, że ta aplikacja już na pewno jest znana. No i dzisiaj trochę pobawimy się w przysłowiowego listonosza, ale zanim zaczniemy, to fajnie by było, jakbyście mogły napisać, czy coś już w tym zakresie było robione, czy koperty. Ja już pokażę, o co chodzi z tymi kopertami. Zobaczcie.
Czy te koperty w Scratchu Juniorze były wykorzystywane z dzieciakami? Czy pojawiły się na Waszych zajęciach? Jeżeli tak, to zdajcie również taką informację. Ja dzisiaj chciałabym Wam zaproponować przede wszystkim zabawy, które jakby pomogą dzieciakom zrozumieć zasady działania kopert w Scratchu Juniorze, czyli takiej nadawania informacji. A potem spróbujemy wykorzystać te kilka przykładów w konkretnych działaniach, czasami o podłożu dydaktycznym, kiedy będziemy mogli to wykorzystać na zajęciach. Więc jak możecie, to proszę napiszcie, jak to u Was funkcjonuje. Być może wiem, że różnie zaczynacie projekty, wiem, że różnie sobie też dzielicie te projekty. Czasami zostawiacie coś na później, być może dopiero to jest początek. Ja bym się bardzo chciała dostosować prędkością oraz sposobem przekazywania informacji do Was, żeby było jasno i klarownie. Dobrze. Okej, no to słuchajcie, to ja czekam na jakieś informacje na ten temat. Ja zacznę swoim tokiem, natomiast jeżeli dostanę informacje za szybko, za wolno, to już było, to proszę informować mnie o takiej sytuacji, dobrze? Okej. Dobrze. Piszę informacje, jeżeli się okaże, że super, Małgosia. Jeżeli się okaże, że o, jeszcze się ktoś pojawił, tajemniczy albo tajemnicza fajnie, Dorota jest następna. O, widzę, że zaczynają się ludzie schodzić, co mnie bardzo cieszy. To ja jeszcze raz krótka informacja zwrotna. Czy wszystko technicznie działa? Czy widać, słychać i czy macie tablety? To jest to, co jest nam niezbędne do prowadzenia dzisiejszych zajęć. Jeżeli możecie, to proszę piszcie na czacie. Dobrze. Słuchajcie, plan dnia jest następujący. Powiedziałabym wręcz plan popołudnia. Zaczynamy od godziny 17. Pracujemy sobie 3 godziny do godziny 20. W ciągu tych 3 godzin to będą aktywne warsztaty, gdzie będziemy wykonywać projekty w Scratchu. Zrobimy sobie mniej więcej w połowie taką króciutką przerwę techniczną. No wiecie, na jakieś tam uzupełnienie płynów. Przy okazji szklanka wody zawsze się przyda, przynajmniej mnie. Ale na różnego rodzaju inne potrzeby. Umówimy się, że zrobimy to w miejscu, kiedy będziecie potrzebować tego czasu i umówimy się oczywiście, czy to będzie 5, 10 czy też 15 minut. No dobrze, słuchajcie, po tych 3 godzinach jeszcze z Wami zostaje godzinę. Jestem do Waszej dyspozycji. Odpowiadam na wszelkiego rodzaju pytania związane ze Scratchem Juniorem, może tak się umówmy, i związanych właśnie z tym projektem. Aczkolwiek możecie zapytać o różne wątpliwości, które macie. Jeżeli będę potrafiła udzielić informacji, to tak zrobię. Słuchajcie, ja się staram na bieżąco czytać. Słuchaj, super Małgosia, jest tablecik. Ja na bieżąco staram się tutaj śledzić czat i informacje od Was. Czasami może mi coś umykać, ponieważ będę się koncentrować na samym projekcie. Więc jeżeli czegoś nie doczytam, no to wiecie, tak jak na lekcji, po prostu pytajcie jeszcze raz, do skutku i nie ma najmniejszego problemu. No to fajnie. Małgosia, jest tablet, świetnie, mam nadzieję, że u pozostałych również. Mnie tak zastanawia cały czas osoba z nickiem czy jest szansa poznać imię, tajemnicze imię, a być może to jest kod. Jeżeli jest to kod, to może jakąś podpowiedź, to my spróbujemy rozszyfrować. No dobrze, Małgosia, jesteś ze mną, widzę, że mnie słyszysz, bo mam taką informację. To jeszcze może napisz mi słówko, jak tam u ciebie zajęcia z juniorem. Czy już były?
czy dopiero będą. Jeżeli były, to czy te koperty pojawiły się na lekcji, czy dzieciaki sobie z tym radzą? Przypominam, koperty, czyli mam na myśli dwa bloczki w kategorii żółtej, w kategorii żółtej, tak jest, żółta. Pomarańczowa jest również. Musiałam się zastanowić przez chwilkę, jaki to kolor. No dobrze, Małgosia, coś piszesz fajnie. Słuchajcie. Dzieciaki starają się radzić, świetnie. Nie wiem, Małgosia, czy to były jakieś konkretne projekty, pomysły, być może coś zaczerpniesz z tego, co mamy. Jeżeli okaże się, że jakiś projekt był realizowany u Was na zajęciach, to dajcie też znać, bo to jest fajne, będziemy rozszerzać, ewaluować, udoskonalać i dzielić się pomysłami, więc byłoby super. No to dobrze, no to słuchajcie, pora zacząć. Więc pierwsza informacja bardzo ważna. Pytanie, czy widzicie mój tablet? Bo to jest bardzo ważna rzecz. Czy widać mój tablet? A na razie jest to strona, gdzie mam trochę aplikacji zainstalowanych. Świetnie, widać. No to zaczynamy oczywiście od uruchamiania programu Scratch. I zaczynamy od tworzenia nowego projektu, czyli wchodzimy w domek. I oczywiście zupełnie nowy projekt, czyli plusik. Małgosiu, dziewczyny pozostałe, jeżeli jesteście z nami, krok po kroczku będziemy, tak jak powiedziałam, robić. Jeżeli coś umknie, bo robicie to na tablecie i czasami nie patrzycie w ekran, to dopytujcie i proście o powtórzenie, tak żeby było wszystko jasne. Mamy czas na spokojnie, więc śmiało. Dobrze. Słuchajcie, pomyślałam sobie, że zaczniemy w ogóle od wyjaśnienia, z czym się wiążą te koperty. I najłatwiej jest chyba, przyznacie mi rację, że najłatwiej jest skojarzyć koperty z listonoszem, chociaż dzisiaj dzieciaki, no myślę, że rzadko widują listonosza. Częściej kurier do domu przyjeżdża, prawda? No ale myślę, że warto tutaj przy okazji, nie wiem, może jakąś historyjkę opowiedzieć, może pokazać, coś znaleźć w sieci na temat listonosza. Czyli mamy taką informację, że listonosz przynosi nam listy, tak? My te listy dostajemy, otwieramy te listy i dopiero w tych listach znajduje się jakaś tam informacja dla nas przeznaczona, czy przesyłka, czy paczka. I teraz, ponieważ już macie Scratcha, więc już nie będę tak krok po kroku, co mamy robić, wiemy, że bloczki znajdujące się w górnych kategoriach musimy przeciągać na dół i łączyć je jak puzzle. Ja w swojej prezentacji wcześniej, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, zaznaczyłam te bloczki dokładnie w takiej kolejności, jak w tej chwili na dole, ponieważ no, to ma pewien sens, dlatego że pomimo, że troszeczkę się jakby skłóci z tym, że bloczek zaokrąglony jest początkiem i powinien być pierwszy, natomiast w tej sytuacji najpierw ktoś musi napisać list, czyli nadać, to jest ta pierwsza koperta. I druga informacja, no ktoś musi ten list, czyli wiadomość, odebrać. Dlatego bez pierwszego bloczka nie będzie drugiego. Kolejna informacja, o której zapewne też już wiecie, takich wiadomości w projekcie mam możliwość wysłać 6, bo to jest 6 kolorów. Więc pomarańczowy to będzie jedna kategoria, czyli jedno działanie. Czerwony to będzie drugie działanie. Jest to ograniczona liczba, czasami przydałoby się więcej, ale myślę, że tutaj jakby kolejnym etapem po tych wiadomościach spokojnie można przejść do przesyłania wiadomości w programie Scratch, bardziej zaawansowanym, i tam tych wiadomości można nazbierać bardzo dużo.
No dobrze, no to ja sobie pomyślałam, że zrobimy sobie dwie postacie, które nadają tą informację. Bardzo prosty projekt, służący, tak jak podkreśliłam, tylko umiejętności opanowania zasady jakby działania tych kopert. No więc dobrze, słuchajcie, skoro mamy pisanie listów, to może nie róbmy abstrakcji typu kotek pisze list, to usuńmy tego kotka. Przypominam, jak usunąć kotka, można to zrobić na kilka sposobów. Pierwszy sposób: na kotku, który jest na scenie, przytrzymuję tego kotka, aż się pojawi nam taki kwadracik i usuwam. No już nie mam nic. Następna informacja, plusy w naszym Scratchu Juniorze dodają nowe opcje, więc ja bym chciała mieć dwie postacie i chciałabym, żeby to były postacie ludzkie, więc dodaję plusik i wybieram sobie z biblioteki gotowych postaci dwie postacie, które będą pisać i odbierać list. No nie wiem, wszystko jedno. Mam pierwszą osobę i dam drugą. O, proszę. Dobrze. Jestem osobą zwracającą uwagę na takie rzeczy i widać, że wybrałam postacie dwie różnej wielkości, więc spróbuję sobie tego pana troszeczkę pomniejszyć. Jestem w panu, wchodzę w kategorię fioletową, przeciągam sobie bloczek pomniejszania i wystarczy go kliknąć. Raz, popatrzcie, jest idealnie. Udało się, więc bloczek usuwam. Świetnie. I mam teraz dwie takie same postacie. Już. Dobrze, już czytam informacje. W informacji dla nauczycieli jest informacja, że ten temat ma być realizowany 25 maja. Ja tutaj jestem przez przypadek, prawdopodobnie dlatego taka mała frekwencja. Czy ja mogę poznać imię? Byłoby mi łatwiej zwracać się. Małgosiu, wolniej, nie ma problemu. Natomiast czy ja bym mogła poznać imię tajemniczej osoby 3Z. Ja rozumiem, że dostałyście informację, że ten webinar ma się odbyć 25 maja. Czy tak się zadziało? Małgosia, czy u Ciebie też taka informacja się pojawiła? Bo ja rozumiem, słuchajcie, to wyjaśnijmy na spokojnie, żeby wszystko było klarowne. Ja rozumiem, że informacje o swoich... U Małgosi, że dzisiaj. Rozumiem, że informacje o swoich webinarach otrzymujecie i w zależności od noców oczywiście, to jest jakaś tam liczba webinariów. Nie jest to tylko jeden, natomiast obowiązek uczestnictwa jest w jednym, z tego co się orientuję. Natomiast macie takich webinarów kilka. Dlatego jeżeli taka informacja nie dotarła albo pojawiła się, a jeżeli jesteś tutaj z nami i chciałabyś skorzystać i jednocześnie jakby sobie zaliczyć obecność, ale przede wszystkim skorzystać, to ja chętnie zapraszam i myślę, że no na pewno nie będzie czas zmarnowany. Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie, nie wiem, kto słyszy jeszcze. Wiem, że tutaj Małgosia jesteś i piszesz, więc jakby zwracam się może częściej bezpośrednio od Małgosia do ciebie, ale mam na myśli wszystkich obecnych, dobrze? Więc Małgosia pisze, że troszkę wolniej. Pytanie, czy u ciebie są dwie postacie? To są na tylko dwie postacie, nic więcej. Czy to u ciebie się pojawiło? Jasne, dobra. Małgosia, skoro mam dwie postacie, to teraz chciałabym, żeby te postacie pisały sobie list. Dlatego stwórzmy sobie prosty projekcik koperty, czyli dodamy trzecią postać. Wybieram plus, ale z tego co wiem, nie mam na dole żadnego symbolu koperty,
więc muszę ją stworzyć szybciutko. Dlatego pierwsza pusta kartka i pędzelek. Czyli wchodzę do programu graficznego, w którym stworzę sobie symbol koperty. Najłatwiej jest wybrać element do rysowania prostokątów, kwadratów. Nie za gruba linia, może być czarna. Rysujemy sobie kształt przypominający kopertę. Do tego kształtu, chyba za pomocą krzywych jest chyba najłatwiej, dorysowujemy sobie ten dziubek, który oznacza, że nasza koperta jest zamknięta. To naprawdę rysunki nie muszą być idealne. Dzieciaki robią to fantastycznie i każdy projekt jest rewelacyjny. Żeby jeszcze ta koperta nam się odróżniała od tła, zamaluję wiaderkiem. Na przykład, o, ponieważ prawdopodobnie miałam dziurę, tak jak w programie Paint się zdarza, że jeżeli jest jak gdzieś jakaś dziura, to farba mi się rozlewa na całą kopertę i nie szkodzi, jest bardzo dobrze, cała zielona. U Was może być dowolnego koloru, byleby się odróżniała od tła. Zatwierdzam. Mam kopertę. O rany, jaka mi wyszła duża. Pomniejszam znowu. Jestem w kopercie. Popatrzcie, jestem w kopercie. Na dole też koperta. I znowu bloczek kategorii fioletowej. Pomniejszamy. Jeżeli przesunę na dół, klikam raz, jeszcze raz. Klikam w miarę proporcjonalnie. Myślę, że teraz będzie OK. Bloczek mogę usunąć. On mi jest teraz niepotrzebny. Na razie moje skrypty, moje postacie są puste. Nie mam nic więcej. Kopertę przesuwam sobie w stronę dziewczynki, bo to dziewczyna będzie tą kopertę nadawać do chłopca. Ok, dobrze. No dobrze, no to mamy. Małgosia, i teraz kolejny etap pracy. Coś, co ułatwia pracę dzieciakom, ale i również mnie. Nad sceną mamy kartkę w kratkę. Po kliknięciu kartki w kratkę pojawiają nam się krateczki, które ułatwiają liczenie kroków. Wiemy, że jedna kratka to jakby jeden krok. Mało tego, mamy też nasze współrzędne. Tutaj można się jak najbardziej odnieść do maty mistrzów kodowania i do maty, którą macie, ponieważ tam macie współrzędne B7, A4, a u nas są to takie współrzędne, które oznaczają dwie cyfry. I to jest fajnie im pokazywać, że nie popadamy w stereotypy. Nie zawsze jest A3, ale czasami będzie 9,5. To jest nasza pozycja. Tu już, że tak powiem, krok bliżej do układu współrzędnych. No to zacznijmy sobie projektować, na czym to będzie polegało. Zacznijmy od mojej dziewczynki, czyli wchodzę do postaci dziewczynki. I na przykład umówmy się, no muszę zacząć. Kategoria, w której zaczynam, kategoria będąca kolorem żółtym. I najprościej, bo ten pierwszy skrypt ma być najprostszy, informujący nas, co robi koperta. Czyli kiedy nacisnę zieloną flagę, napiszę list. No jak będę pisać list, no to muszę coś pisać. To fajnie byłoby tutaj dzieciakom wstawić z kategorii fioletowej chmurkę. No i w tej chmurce napisać, no co napiszemy? Masz wiadomość. O, masz wiadomość. Masz wiadomość. Domość. Masz wiadomość. OK, zatwierdzam. Masz wiadomość. Uruchamiam zieloną flagę dla przetestowania. I dziewczynka mi mówi informację, masz wiadomość. Dobrze. Co następny, jaki powinien być następny krok? Następnym krokiem powinno być, no skoro już napisała tą wiadomość, to musi ją wysłać. Więc wchodzimy sobie w kategorię żółtą. Wybieramy sobie kopertę. I teraz różnie. Możemy zostawić pomarańczową. Dzieciaki mogą skojarzyć sobie tą kopertę dokładnie z kolorem, który mają, chociaż może to być trochę niebezpieczne, bo jak narysujemy im kopertę, jakiej tu nie ma, no na przykład czarną, no to one się będą zastanawiać, jak, skoro nie ma czarnej. Więc czasami jest łatwo skojarzyć, jeżeli używam tych kopert więcej, natomiast
Starajmy się im nie mieszać, że ja tylko zielonym symbolem wyślę zieloną kopertę, bo to byłoby nieprawdą. A więc ja zostawię sobie pomarańczową. Na razie ja o tym zawsze wspominam, ale nie zawsze to robię, dzieci też pewnie nie. Każdy skrypt ma swój początek, ale i swój koniec. I dzieciaki już wiedzą, że zadziała bez czerwonego bloczka. I nie będą tego robiły, ale uczmy ich tych dobrych programistycznych nawyków. No dobrze, no to mam informację po zielonej fladze. Nadam, pojawi się informacja, masz wiadomość i wysyłam tą moją kopertę. Kto ma odebrać kopertę? Teoretycznie kopertę ma odebrać chłopczyk. No ale żeby kopertę odebrał chłopczyk, to ta koperta musi wiedzieć, że ona musi tam się, nie wiem, przeteleportować albo zostać przewieziona właśnie przez listonosza. No więc wchodzę do koperty. Przepraszam. Przepraszam. Wchodzę do koperty. A w kopercie wchodzę w kategorię żółtą, bo muszę od czegoś zacząć. I od czego zaczynam? Właśnie zaczynam od żółtej koperty. Pomarańczowej, przepraszam. Czyli jeżeli dziewczynka da sygnał, pomarańczowa koperta, koperta ją otrzyma. I jakie zadanie ma koperta? Koperta ma zadanie przesunąć się w stronę chłopaka. I teraz dobrze jest, dzieciaki tu fantastycznie sobie policzą. Sprytne dzieciaki będą liczyły, że skoro tu jest piątka, a chciałabym, żeby się znalazł na przykład na szesnastce, to niektóre w zależności od wieku będą już sobie liczyły, że mają zrobić 11 kroczków, a niektóre będą liczyły pojedynczo. Niech tak też robią. Więc wchodzimy w kategorię ruch niebieską. Wybieramy strzałkę w prawą stronę. Zmieniamy liczbę z jedynki, ile mi wyszło? 11 chyba, tak? Na 11. Świetnie. No i teraz pytanie, co się stanie, jak koperta zostanie przesłana do chłopaka? No jeżeli ona znajdzie się dokładnie w tym miejscu, gdzie tutaj ruszam wskaźnikiem myszy, to teraz ten chłopak powinien odebrać informację, mam wiadomość i ewentualnie dzieciaki mogą pomyśleć, pobawić się, co ta wiadomość mogłaby zawierać, czy jakąś tajemnicę, informację, datę spotkania. Również dobrze można taki prosty projekcik umiejscowić w umiejętność zapisywania, czy też zapisywania dat, prawda? Czyli na przykład przesyłamy w kopercie informację o dacie spotkania i mamy ją zapisać na jakieś różne sposoby. No dobrze, jak koperta przejedzie do tego chłopaka, no to potem ona musi dać sygnał, prawda? Musi dać sygnał. I teraz uwaga. Dobrze jest mówić dzieciakom, jeżeli wykorzystasz znowu żółty bloczek koperty, to pamiętaj, że ten bloczek nie może być z tego samego koloru, bo spowoduje on jakby powrót. Więc musimy wybrać inny kolor. Może być czerwony. No dobrze. Ja myślę, że pora przetestować. Czyli uruchamiamy zieloną flagę i zobaczymy, co się wydarzy. Masz wiadomość. I moja koperta zaczyna się poruszać. No wiemy, jak działa program Scratch. Czasami lubi się zawieszać. Nie wiem, jak to u Was wygląda, ale mój właśnie spowolnił jakoś straszliwie. Albo koperta przechodzi kontrolę na poczcie. Więc powolutku, powolutku. Leci. No dobrze, czy do Was, u Was koperta już doszła? O, coś się zaczyna dziać, super. Słuchajcie, jak u Was wygląda? Małgosia, jak u Ciebie? Czy koperta doszła? A może jesteś już dalej niż ja? Doszła, no u mnie biegnie. Dobrze, no to Małgosia, powiedz mi teraz, może Ty mi zaproponujesz. A skoro doszła, to co powinno się zadarzyć? Wydarzyć. Jestem w kopercie i nadaję czerwoną kopertę. Pytanie, kto odbiera czerwoną kopertę? No, kto odbiera czerwoną kopertę?
Myślę, że to jest. Oczywiście, że chłopak. Dobra, no to wchodzimy do chłopaka. I w chłopaku znowu kategoria żółta. Kiedy odbieram kopertę czerwoną, to wypadałoby coś powiedzieć. Chociażby dostałem wiadomość, czy otrzymałem wiadomość. Otrzymałem wiadomość. Otrzymałem. Otrzymałem wiadomość. O, dobra, już bez polskich znaków. Niech będzie. Otrzymaj wiadomość. No to co? No to testujemy. Uruchamiamy zieloną flagę. Masz wiadomość i zobaczymy. O! Teraz, no już myślałam, że szybciej pójdzie. Ale słuchajcie, z doświadczenia wiem, że zawsze lepiej funkcjonuje w tym większym obiekcie na cały ekran. Czy znacie? O, widzicie, od razu lepiej, popatrzcie. Rozumiem, że jest znana opcja wchodzenia do dużego ekranu i tutaj jeszcze raz uruchamiam informację, zieloną flagę. Masz wiadomość, leci koperta, otrzymałem wiadomość. Świetnie. Czy Małgosia, to działa i czy jest ok? I to jest pierwszy projekcik, który właśnie tak jak powiedziałam, można wykorzystać do zapisywania chociażby dat. A my musimy, Małgosia, zapisać to i również inni zapisać to w naszych projektach, żeby nam nie uciekło, a żeby mieć gotowy projekt do wykorzystania z dzieciakami. Ok, czyli uwaga, prawy górny róg, ten pomarańczowy malutki symbol, wybieram go. U mnie jest to projekt numer 25, a ja chcę go nazwać koperta. Koperta. I wystarczy zatwierdzić w prawym górnym rogu ptaszkiem i w tym momencie mój projekt już jest u mnie zapisany, więc mogę do niego wracać. Przepraszam. Jest ok. Dobrze. Małgosia, daj znać, czy jest zapisany, reszta również. Wchodzimy do domku. Przy okazji można zweryfikować, czy tam się znajduje już nasz projekt o nazwie koperta. Jest, mam kopertę. Mam nadzieję, że też jest. Czy jest, Małgosia, czy reszta również? Czy jesteśmy gotowi do następnego projektu i możemy przejść? Świetnie, dobra. No to tworzymy nowy projekt. Pierwszy projekt był bardzo prosty i mam nadzieję, że trochę dzieciakom ułatwi sprawę. Drugi projekt równie prosty, ale drugi projekt jest taki efektowny, fajnie wygląda, a do tego również można go wykorzystać między innymi do tych zabaw kodowania. Były tam takie zabawy związane z ciągami różnego rodzaju, z sekwencjami. Na przykład były liczby 2, 4, 6, pytanie, która będzie następna. Mogą to być również sekwencje związane z porami roku, z dniami tygodnia. Więc tutaj tych opcji jest naprawdę dużo, a projekt jest bardzo prosty. Na początek stworzymy sobie projekt graficznie, jak on będzie wyglądał, a potem próbujemy do niego dołożyć jakąś ideologię fajną, dydaktyczną. Uwaga, tym razem będę potrzebowała, umówmy się, oczywiście i liczba elementów, które mi się tutaj pojawi, w szczególności mówię o duszkach, jest liczbą uzależnioną od tego, ile tych elementów chcemy. Uwaga, kolorów mam 6, więc ograniczenie mam do 6 niestety. A my zrobimy sobie na trzech przykład, na trzech prostych projektach. Tym razem niech mi kod zostanie, niech on tutaj sobie siedzi z boczku, przesuniemy go i załadujmy jeszcze dwie inne postacie. Skoro jest to kod, to mogą być to zwierzaki mniej więcej podobnej wielkości.
Co tu możemy? Żaba się fajnie sprawdzi, bo będziemy skakać. A do żabki możemy sobie na przykład dołożyć pingwina. Dzisiaj u nas zimno, nie wiem jak u was, więc niech będzie pingwin. W sumie to fajnie, tak patrzę, fajnie by to wyglądało, gdyby te postacie umieścić na jednej linii, czyli położyć je na ziemi. Umieśćmy je na ziemi. Dobra. Jakoś tak jest. Fajnie. Dobra. Mamy. Czekaj. Dobra. Czekam spokojnie. Małgosia, daj znać, jak będą trzy postacie. Kładziemy je sobie na ziemi. W sumie ćwicząc nawet tą małą motorykę, możemy sobie narysować na scenie jakąś linię albo w ogóle załadować scenę kolorową z gotowej biblioteki i tam umieszczać te postacie na odpowiednich miejscach. Ok, mam trzy postacie i czekam na informację, czy mogę dalej. Już ok, fajnie, dobra. Ponieważ załadowałam trzy postaci i one są ułożone dokładnie w tej kolejności, którą mam po lewej stronie, więc zaczynam od pierwszej postaci. Cała ideologia na tym polega i jest to kotek. W kotku tworzymy następujący skrypt. Oczywiście najbardziej mnie interesuje kategoria żółta dzisiaj, więc zaczynamy. Może tym razem nie zielona flaga, a wybierzemy sobie drugi bloczek, czyli zadziałamy w momencie, kiedy dotknę mojego kotka. I to będzie fajnie, bo będę mogła sobie wywoływać to w dowolnym momencie. Joasia jest z nami. Witaj, Joasiu. Fajnie, że jesteś. Jesteśmy w trakcie realizacji drugiego projektu. I super byłoby, gdybyś miała tablet. Cześć, witam cię. I gdybyś razem z nami wspólnie tworzyła, fajnie, że akurat taki moment, bo zaczynamy od początku. Więc jeżeli masz taką możliwość, to uruchamiaj tablet, uruchamiaj Scratcha Juniora i zaczynamy projekt. Pierwsza podstawa to były trzy postacie, dowolne trzy postacie, które mam na scenie. Dobrze, jeżeli Joasia będziesz z nami, jeżeli coś trzeba będzie poczekać, powtórzyć, to daj proszę znać, a my idziemy dalej. Jesteśmy w kotku, więc uwaga, chciałabym, żeby mój kotek podskoczył, czyli wchodzę w kategorię ruch i przedostatni bloczek podskok. Ta dwójeczka może zostać. Dzieciaki zaraz potem będą kombinować, zmieniać tą dwójeczkę, zresztą sami wiecie. Super, Joasia. No dobrze, no i teraz tak, kiedy dotknę kotka, kotek podskoczy i chcę, żeby potem podał informację do żaby, żaba podskocz. No to znowu kategoria i nadaję pomarańczową kopertę. I to jest cały skrypt, nic więcej tak naprawdę nie ma. Wchodzę sobie do żabki. Wchodzę do żabki. Żabka robi to samo, ale w momencie, kiedy odbierze kopertę. Jeżeli odbierze, znowu mi podskoczy na dwa i nada kopertę do pingwina, ale uwaga, nie może pomarańczowej. Wybieramy kolejny kolor w kolejności, czyli czerwony. Co robi pingwin? Pingwin robi dokładnie to samo. I teraz uwaga, będziemy z tego korzystać, żeby było szybciej. W przypadku krótkich skryptów, takich jak ten, budowanie ich nie stwarza żadnego problemu, ale nie wiem, czy znacie, być może znacie tą metodę kopiowania całych skryptów. Łapię sobie za pierwszy bloczek, widzicie, mogę całością przesuwać i ten bloczek wrzucam sobie do pingwina. Będzie taki charakterystyczny dźwięk jakby łykania czegoś. Teraz zobaczcie, wchodzę do pingwina, a w moim pingwinie już jest to, co było w żabce. Tylko
Pytanie to może zostać, czy tu trzeba coś poprawić? Jak myślicie? Ja uwielbiam właśnie tego typu projekty, kiedy uczniowie muszą się zastanowić, co poprawić. Większą trudnością, same dobrze wiecie, jest znalezienie błędu, niż napisanie czegoś od podstaw. No więc co poprawiamy? Jestem w piwinie. Kto ma pomysł? Pokazać któryś skrypt ewentualnie. Coś się. Czy coś się pojawiło? No, jak myślicie, co poprawić w Pingwinie? No okej, dobra, to jeszcze raz. Wracam na chwilę do żaby. Żaba nadaje kopertę czerwoną, więc pingwin powinien odebrać kopertę czerwoną. Zmieniamy kolor koperty na początku. Pytanie, czy pingwin musi do kogoś nadawać jeszcze kopertę? Kolejną wersją może być, i możecie się tak bawić, że pingwin na przykład z powrotem nadaje do żaby, żaba z powrotem do kota, prawda? Bo my będziemy mieć jakby jeden ciąg zrobiony, ale równie dobrze można to gdzieś zapętlić z jakimś powtórzeniem. Ja w tej chwili tego nie będę potrzebować, więc sobie tutaj wyrzucę. I teraz efekt graficzny powinien wyglądać następująco. Uwaga, teścik. Uruchamiam zieloną flagę, oczywiście się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje, bo czekamy na to, aż kliknę, czy dotknę mojego kota. No to dotykamy kota. O, super, jest. O to mi chodziło. Czyli mamy taki ciąg przyczynowo-skutkowy, prawda? I za każdym razem, jak kliknę kota, to ten kot zaczyna się ruszyć. Popatrzcie, banalny projekt, a jakże efektowny, dzieciakom zacznie się podobać. Za chwilę spróbujemy to sobie odnieść w stosunku do pewnych zakresów dydaktycznych. Jeżeli będziemy na przykład zrobić jakiś ciąg skojarzeń, to dobrze jest, żeby te trzy postacie po prostu to były jakieś kółka, kwadraty i niekoniecznie nam się kojarzyły z czymś konkretnym. Przepraszam. O, coś dzisiaj, pogoda kiepska. No więc jak dziewczyny, macie na razie taki prościutki początek? Czy to udało się zorganizować? Dajcie proszę znać. Jak to wygląda? Jest, Małgosia jest, Joasia, jesteś z nami, udało ci się? Świetnie, słuchajcie, wiecie, że, znaczy nie wiem, może wam się nie zdarza, ale mnie dość często się zdarza, że Scratch czasami odmawia posłuszeństwa i przestaje działać. Teoretycznie on zapisuje na bieżąco naszą pracę, ale nie zawsze, czasami uciekają nam rzeczy, a potem się złościmy. Więc zanim dołożymy cokolwiek, zapiszmy sobie od razu ten projekt, prawy górny róg i napiszmy sobie, jakby to można nazwać, ciągi. Nie wiem, napiszcie jak chcecie, nie mam pomysłu. O, ja się cały czas zapominam, że powinnam pisać z mojej klawiatury. Dobra, zapisuję. A potem już tylko będę ptaszkować i to będzie mi się nadpisywać tak jak w komputerze. No dobra, no to słuchajcie, przypiszmy sobie do tego ideologię. Wejdźmy do naszego kota i umówmy się na przykład, że zanim kot podskoczy, to nam coś powie. Czyli umawiamy się, że mowa będzie przed skokiem. I teraz tak, ja nie mogę na razie tego wykorzystać, ponieważ mój mikrofon jest zajęty właśnie na webinar, czyli dzięki niemu mnie słyszycie. Natomiast wy z dzieciakami poza blokiem fioletowym, który od razu możemy tutaj umieścić, pamiętajcie, że dzieciaki mogą po prostu nagrać dźwięk i go umieścić w tym samym miejscu, więc to jest dodatkowa frajda. Dajcie mi proszę informację zwrotną, czy korzystaliście z dźwięków, czy dzieciaki nagrywały. Czy to dla nich już jest powszechne i sobie z tym radzą jak najlepiej?
Okej, mam nadzieję, że tak, dobra. Na razie nie mam informacji. Słuchajcie, no to pierwszy sposób wykorzystania. To jest taki projekt, który właściwie służy do pracy. Dzieciaki same coś generują, a potem prezentują to Wam jako swoim nauczycielom, mentorom, pokazując, jakby uzasadniając, dlaczego coś takiego się pojawiło, a polecenie może być następujące. Zaprezentuj mi ciąg pewnych skojarzeń, na przykład mogą być to skojarzenia wyrazów, z których na przykład można zbudować jakąś tam historyjkę. No wyobraźmy sobie, że podajecie pierwszy wyraz, no to ja Wam podaję zamek. Pierwszy wyraz zamek. Teraz wchodzę do żabki. Żabka powinna powiedzieć jakieś skojarzenie, które jest do zamku. Macie jakieś? Dziewczyny, jakieś skojarzenie do zamku? Jak zamek, to chyba rycerz. Czy smok? Dzieciaki wymyślą. Niech będzie smok. Zrobimy tutaj bajkę. Niech będzie smok. Nie smog, tylko smok, oczywiście. No to wchodzimy do pingwina i pingwin musi mieć już, uwaga, skojarzenia do dwóch. Jest zamek, jest smok, no to jak zamek, jak smok, no co może rycerz? To wpisujemy rycerz. Rycerz. Super. I teraz zobaczcie, ja znowu powiększę sobie ekran. I uruchomię. No i jeszcze raz. Dobrze. Czekam, aż kliknę kotka oczywiście. Zamek, smok, rycerz. No i cudownie. Wolniej, Małgosia. Dobrze, jeżeli trzeba coś powtórzyć, to śmiało coś pokazać. I jeszcze raz. W moim projekcie dołożyłam do każdej postaci fioletową chmurkę. I w każdej chmurce, to jest pierwsze zadanie, które możemy z dzieciakami zrobić, robimy ciąg skojarzeń, wy podajecie pierwszy wyraz, a uczniowie muszą podać dwa kolejne do tych, które się już pojawiają wcześniej. No fajnie byłoby wykorzystać wszystkie sześć kopert i zrobić sześć postaci. Wtedy, no, byłoby trudniej zdecydowanie, prawda? Poziom trudności wzrasta. Trzy postacie? Dość prosto. Sześć? Zdecydowanie gorzej. I teraz to jest jeden przykład. Drugi przykład na przykład może być ciąg liczb. Czyli na przykład zamiast zamku wpisuję sobie trzy. Potem sobie na przykład wpisuję zamiast smoka 6. No ja na chwilę obecną mam pomysł na ciąg, który powiększa się cały czas o 3, czyli w tym przypadku będę miała 9. Ze skojarzeniami liczbowymi dobrze jest tych postaci więcej, bo trudno jest po dwóch pierwszych liczbach wymyśleć skojarzenie do kolejnej. Trudno jest zaobserwować ciąg. Na przykład w tym momencie wygląda to w ten sposób. Dotykam kotka. 3, 6, 9. No i super. I dzieciaki mogą się naprawdę bawić, tak jak powiedziałam, mogą się uczyć kolejności następujących pół roku po sobie. Mogą się uczyć, świetnie, dni tygodnia. Jest ich 7, ale bardzo fajnie jest, wiecie jak to jest, to tak jak z porami roku. Jak wymieniamy pory roku? Wiosna, lato, jesień, zima. O, mamy jakiegoś Macieja, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że się znamy. Super, słuchajcie. No i Maciej mnie. No, witam cię serdecznie, Macieju, miło mi. Mam nadzieję również, że skorzystasz z nami. Mam nadzieję, że masz tablet.
I tu będziesz dzielnie wspierał. Jesteśmy tutaj świetnie, bardzo się cieszę. Jesteśmy tutaj z dziewczynami. Dziewczyny tutaj razem ze mną tworzymy już drugi projekt. Przy okazji, dziewczyny, mam pytanie, jak sprawa wygląda z tym drugim projektem? Mam nadzieję, że dołożone chmurki i powiedzcie mi, czy to działa. Czy to działa dokładnie tak jak u mnie? No, u mnie zaczyna coś. Małgosia jest okej, okay, dobrze. Uwaga, uwaga, mam tutaj informację od Macieja. Wy na pewno też to widzicie. Jak się w tablecie przełączyć z widoku prezentacji? Nie za bardzo rozumiem, Maciek, pytanie. W tablecie z widoku prezentacji? Joasia też jest OK. Maciek, Maciek, czy mówimy o widok pełnoekranowy, czy też mówimy o widok ten, czyli związany z skryptem? Dobra. Dobra, Maciek, myślę, że do tego dojdziemy i myślę, że dziewczyny, jak będą wiedziały też, o czym Maciek pisze, to dajcie mi znać. Być może ciężki dzień dzisiaj i nie za bardzo zaskoczyłam, ale spokojnie, nie poddajemy się, ja się nie poddaję, więc jeżeli będzie możliwość, to Maciek pisz, bo dalej nie za bardzo wiem, o co chodzi z tymi widokami, o który motyw. No dobrze. Okej, dobra. Słuchajcie, dziewczyny, to idziemy. No to mamy i. Aha, wróćmy jeszcze do tej informacji o porach roku. Więc jak dzieciaki to robią? Dzieciaki tak jak my właściwie się uczymy. Wiosna, lato, jesień, zima. Ale jak powiedzieć im, zapytać ich, co jest po lecie, to się chwilę zastanowią i zaczynają znowu. Sobie odtwarzać wierszyk. Dlatego na przykład mamy jesień, byleby to nie była wiosna. Pierwszą mamy jesień i w tym momencie niech dzieciaki dokładają kolejne miesiące. W ten sposób uczą się niekoniecznie odtwarzać ten wierszyk, tylko starają się zapamiętać, jakie pory roku po sobie następują i wiedzą to, jak to. No, jak to następuje? Z porami roku jest łatwiej, z dniami tygodnia, słuchajcie, wystarczą trzy, wrzucamy im sobota. No to niech kombinują, tak? Sobota, niedziela, poniedziałek. Czyli żeby jednak mieli tą sekwencję przejścia gdzieś tam przez tą niedzielę, to też im potem łatwiej w starszych klasach jakby działanie, obliczenia kalendarzowe. Myślę, że to się na pewno przyda. Dziewczyny, no to mamy kolejny projekt, drugi. Klikamy na pomarańczowy. Zap toszkowywujemy. Wysłać, bo już my mamy wpisaną nazwę. Rozumiem, że ten projekt jest zrobiony, skończony. Wchodzę sobie w domek. Wchodzę domek, mamy, o, ja mam ciągi. Dobrze, mamy kolejny gotowy projekt, gotowy do uruchomienia kolejnego. Małgosia, czekam, spokojnie.
Chwilę czekamy. Małgosia, daj znać. I jeszcze Asia. Dziewczyny, ja jeszcze nie zapytałam, ale jak mogłybyście mi dać informację, z którymi klasami pracujecie? Które to są klasy? Też mi to troszkę ułatwi jakby sposób komunikacji, w to, w jaki sposób mówię i to, którą klasę będę miała na myśli. Więc jeżeli jest taka możliwość, to dajcie mi znać. Napiszcie, proszę. Robimy dalej, Małgosia, tak? Gotowi już jesteśmy. Tak? Czyli kolejny projekt. Uruchamiam sobie plusik. Napiszcie, dziewczyny, proszę, w których klasach pracujecie. Okay. Dobrze, słuchajcie, kolejny projekt, nie prosty, równie prosty projekcik, jako taki przerywnik możemy go potraktować. Asia jeszcze jest. Aśka, dobra. Asia, klasa druga, ok. Fajnie, super. Dobrze, słuchajcie, kolejny nowy projekt zaczynamy. Prosty projekt związany z ruchem drogowym i światłami oczywiście. No, my to w edukacji mamy, uczymy dzieciaki. Dzieciaki od przedszkola uczą się tak naprawdę, jeśli chodzi o światła i my wykorzystamy taki projekt. Projekt będzie bardzo prosty. Stworzymy sobie scenę, bodajże jakaś scena z drogą jest, na tej drodze umieścimy pojazd i zrobimy sobie dwa światła, a właściwie możemy trzy, ponieważ pojazd ma reagować na trzy kolory. Czerwony, zielony i żółty. I to jest fajnie też od razu wspomnieć, że pieszy ma reagować na dwa kolory. Czerwony albo zielony, on nie ma pomarańczowego, on nie ma przygotuj się, więc możecie ten projekt właśnie stworzyć jakby dwojako, albo z pojazdem, albo z osobą. Właściwie fajnie byłoby stworzyć oba, no bo dzieciaki zapamiętają to porównanie i będą pamiętały. One często kojarzą, że gdzieś tam ten żółty się pojawia. No dobra, no to otworzymy projekt. Słuchajcie, kot nam nie będzie potrzebny. Usuwam kota, przytrzymuję. I usuwam kota. Mam zupełnie pusty projekt. Wchodzę sobie teraz na scenę, czyli na tło. Nad sceną wybieram kartkę, pocztówkę i z gotowej sceny, ponieważ najpierw chcę pojazd, szukam, o jest. Tu mamy fajne dwa miasta z drogą. No, wybiorę sobie takie miasto. Mam gotową scenę. Do tej sceny potrzebuję pojazd. Czyli wybieram duszka. I szukam sobie pojazdu. A, mam jakiś pojazd. Wszystko jedno może być. O, jaki wielki. No to znowu dostosowuję jego wielkość proporcjonalnie do mojej sceny. Wchodzę w kategorię fioletową. Wyciągamy pomniejszanie i pomniejszam. Staram się to zrobić proporcjonalnie. Umiejscawiam na, myślę, że będzie już dobrze. Umiejscawiam sobie na drogę w dowolnym momencie, to nie ma znaczenia, w którym. I mamy pojazd. Do tego potrzebujemy trzech świateł. Trzech świateł. I te światła stworzymy sobie samodzielnie, to zróbmy po prostu trzy kółeczka w tych trzech podstawowych kolorach naszych, czerwony, żółty i zielony. Czyli dodaję sobie duszka, wybieram zupełnie pusty ekran, pędzel i rysujemy za pomocą koła. Pierwsze, niech będzie czerwone. Wiaderkiem malujemy,
Jest koło. Zatwierdzam. I powiem szczerze, że mój przycisk nawet jest całkiem niezły, jeśli chodzi o wielkość. A chciałabym mieć dwa pozostałe tej samej wielkości, żeby dobrze wyglądały. Co w takim razie szybko zrobić? Pokazywałam Wam, jak kopiujemy szybko skrypt. Tak samo mogę sobie skopiować kropkę do tego projektu, taką samą, tylko że poprawię jej kolor tylko. No więc uwaga, chwytam, popatrzcie, gdzie jestem, po lewej stronie. Chwytam moją kropkę i przeciągam zupełnie na prawą stronę, tam, gdzie widać taką malutką miniaturkę sceny. Puszczam. I już mam dwie. I jeszcze robię raz. W ten sposób powstały mi trzy kropki w jednym projekcie. Na razie je rozdzielam. Być może będzie teraz trudność z rozpoznaniem, która jest która, ale za chwilę zmienię jej kolory. I wtedy będzie to dobrze wyglądało. Czy dziewczyny nie jest za szybko? Dajcie znać, czy mamy scenę, czy mamy trzy kropki. Czy mamy trzy kropki? Dziewczyny, rozumie, że tak. Nie piszecie, żeby czekać, więc lecimy dalej. Pierwszą kropkę możemy zostawić czerwoną. Klikam na drugą i przy naszej kropce mam od razu pędzel, który mi pomoże edytować kropkę. Wybieram pędzel. No to mamy żółty po środku, prawda? Zastanawiam się teraz, w jakiej kolejności umiejscowiane są na sygnalizatorach nasze światła. Czy zielony jest na samej górze, czy na dole? Tak zaczynam myśleć. Chyba zielony jest na samej górze. Czerwony jest na dole. Mogę się mylić. Ale słuchajcie, na szczęście my mamy to wszystko w poziomie, więc to nas jakby na razie nie dotkło. Ale warto to sprawdzić przy okazji, jak będziecie na spacerze z dzieciakami czy na wycieczce. No dobrze, mam czerwony, żółty, no to jeszcze mam ostatnią, czyli wybierzmy sobie zielony oczywiście. Mam trzy kropki. Trzy kropki, czyli trzy światła. I oczywiście światła będą reagować na mój dotyk, czyli w momencie, kiedy, uwaga, kliknę na czerwony, samochód ma stać, nie ruszać się. Jeżeli kliknę na żółty, samochód ma się przygotowywać. No to przygotowywanie to możemy sobie wymyślić, że to będzie podskakiwanie o jeden albo ruszanie się o jeden do przodu, jeden do tyłu i takie ruchy jakby działającego silnika, a zielony to ma po prostu jechać, będzie jechał po prostu przed siebie, nic poza tym. Krystyna się pojawiła, bardzo mi miło. Krystyna, czy masz tablet ze sobą? Mam nadzieję, że jest uruchomiony i Scratch również. Tak naprawdę jesteśmy na początku kolejnego, trzeciego projektu. I myślę, że warto z nami zacząć ten projekt wspólnie. Spróbujemy zrobić światła i ruch drogowy. Zobaczymy, jak nam się to uda. To wbrew pozorom nie jest taki prosty projekt. Do tej pory tylko ustaliliśmy tło z drogą, dodaliśmy samochód oraz trzy koła odpowiedzialne za sygnalizację świetlną. Dziewczyny, dajcie znać proszę, czy mogę zacząć dalej, czy chwilkę poczekać. Krystyna, ciebie nie będzie słychać. Słychać tylko mnie. I teraz pytanie, czy mnie słychać? Ty możesz jedynie pisać na czacie, czyli tutaj ja odczytuję Wasze wszystkie informacje, ponieważ gdybyśmy wszyscy mogli mówić, no to byłoby niezłe zamieszanie. Dlatego ja mówię, a Wy możecie pisać i ja na to, co piszecie, odpowiadam i reaguję.
Więc Krystyna, to ja jeszcze zapytam, czy mnie słychać? Proszę odpowiedz. Czy ty mnie słyszysz i czy widzisz w tym momencie, czy widzisz mój program, moją aplikację Scratch Junior? A, no dobrze, no to super. Okej. Okay. To ja chyba źle zrozumiałam. To nareszcie jestem, odebrałam, że dopiero przybyłaś do nas. No dobrze, no to okej. Okay. Nie widzisz, Krystyna. Nie widzisz mnie, czy nie widzisz mojego juniora? Jasne, ty jak najbardziej pisz, ja będę odpisywać. Dziewczyny, czy u was wszystko jest ok? Czy widzicie mojego juniora i to wszystko działa tak, jak powinno? Widzę, że Maciek się do mnie na chwilę dobija, ale Maciek musi w takim razie uzbroić się w cierpliwość. Dobra. Okej, słuchajcie. Dobrze. Krystyna, powiedz mi, co widzisz? Czy widzisz juniora? Widzę, że piszesz, tak? Co widzisz, Krystyna, jeszcze raz na spokojnie. Dziewczyny, proszę, uzbrójcie się w cierpliwość, ale myślę, że to jest ważne, żebyśmy wszystkie były w tym samym miejscu. Świetnie, Krystyna. Teraz Krystyna jeszcze tak technicznie. Czy widzisz mojego juniora? I czy. I czy. Widzisz, świetnie. I zrozumie, że mnie słyszysz, a do tego możesz śmiało pisać, tak? Czyli jak najbardziej wszystko ok. Świetnie. Tyna, skoro mówisz, że zrobiłaś już sporo projektów ze swoimi uczniami w Scratchu Juniorze, to powiedz mi, skoro jesteś od początku i te dwa projekty, które tam robiliśmy na samym początku, czy one wydadzą się przydatne w klasie, ciekawe dla dzieciaków, czy dla was już to jest taka norma, którą przerabialiście? O, Maciej pisze, że wszystko w takim razie funkcjonuje. Bardzo się cieszę, czyli z widokiem widzę, że wszystko funkcjonuje fantastycznie. I dziękuję, trzymaj mocno kciuki, żeby nam się wszystkie projekty udały do końca, Maciej. Krystyna, a ty powiedz proszę, jak te dwa pierwsze projekty, takie króciutkie? I może od razu zapytam, a może dziewczyny, któraś z was robiła projekt z ruchem drogowym, ze światłami? To myślę, że wspólnie jesteśmy w stanie to fajnie wygenerować. No dobrze, to wypiszcie w razie czego będę tutaj podglądać na czacie, a my idziemy dalej. Słuchajcie, zaczynamy od zielonego kółeczka, ponieważ jest ono najprostsze, czyli w momencie, kiedy. Krystyna, jeśli chodzi o klasę pierwszą, myślę, że zanim przejdziemy do juniora i zanim przejdziemy z listami, dobrze jest po prostu kupić koperty. I niech te dzieciaki do koperty wkładają karteczki. Mogą rysować jakieś piktogramy. Nie muszą pisać. No, znaczy, myślę, że już potrafią napisać, ale jeżeli mają z tym problem, to niech sobie rysują i przesyłają takie informacje między kolegami. Dobrze byłoby, że na tych rysuneczkach była taka instrukcja jakaś, co należy wykonać. Czyli kiedy ja wykonam to, wykonam wtedy, kiedy dostanę taką kopertę. Więc zacznijmy od takiej zabawy z kopertami, żeby one w realu mogły się pobawić, a dopiero przejdźmy do juniora. No dobrze, no to zaczynamy od zielonej. Uwaga, dziewczyny, jestem w zielonej kropce. I oczywiście wszystkie, tak jak powiedziałam, powinny działać na dotyk, czyli kiedy dotykam, powinnam się przemieszczać w
prawą stronę, czyli do przodu. No i właściwie to powinno być zawsze. No spróbujmy, czy to zawsze tutaj nam trochę nie zmieni naszych planów, ale to wyjdzie w praktyce. No dobra, no to uwaga, uruchamiam zieloną flagę i uruchamiam, klikam na zielone i sprawdzamy. O, no oczywiście, no brawo, kropka się przesuwa, halo Sylwia, czy kropka miała się przesuwać? Ja sobie zatrzymam, zrobię stop. I jeszcze słuchajcie, czy znacie ten tajemniczy znak koło flagi? Często dzieciaki pytają, o co chodzi z tym znakiem. Nie wiem, czy wy go wykorzystujecie, ale to jest takie wróć do początku. Czyli jeżeli kliknę na ten znak, wracają mi wszystkie ustawienia w miejscach, w których rozpoczynały naszą pracę. No i oczywiście dziewczyny, pytanie, gdzie popełniłam błąd? Kto wie, co ja zrobiłam? Napisałam skrypt w kropce, no i kropka mi poszła, ale czy kropka powinna się ruszać? Kto powinien się ruszać, bo co powinno się ruszać? No dobra, no to idziemy. Ok. Słuchajcie, oczywiście, że wyrzucam na razie rzeczy z mojej kropki, zostaje mi tylko dotyk. Tylko i wyłącznie w mojej kropce zielonej zostaje dotyk. I kto powinien się ruszać? No oczywiście, że samochód powinien się ruszyć, czyli w momencie, kiedy nacisnę zielone światło, powinnam wysłać kopertę i teraz fajnie jest sobie skojarzyć, że jak zielone światło, to zielona koperta. Czyli wchodzę do kategorii żółtej, nadaję kopertę koloru zielonego, natomiast kopertę zieloną odbiera mi samochód. Wchodzę do samochodziku, wybieram sobie kopertę, oczywiście ustawiam odpowiedni kolor i teraz dopiero, jeżeli nacisnę zielony, to ten mój samochód powinien się poruszać, czyli uwaga, ruch w prawą stronę i zawsze. No to teraz powinno mi zadziałać. Uruchamiam zieloną flagę, uruchamiam zielony, no i teraz zaczyna mi jechać świetnie. My już też wiemy, że jak postać nam wyskoczy poza ekran, to teleportuje się z drugiej strony, czyli przychodzi nam poza sceną. Dziewczyny, proszę o informację. No, Asia, jasne, że samochód, oczywiście. Dziewczyny, proszę o informację, czy zielony działa i samochód jeździ. Ja sobie zatrzymam już projekt. Ok, no mam nadzieję, że samochód jeździ. No to co? To chyba pora, żeby zająć się światłem jakim? Żółtym? Albo zróbmy najpierw czerwony. O, zróbmy czerwony. Czerwona informacja to jest informacja, która mi mówi zatrzymaj się w samochodzie. No dobrze, no i tutaj przechodzimy, że tak powiem, na poziom wyższy. Początek jest bardzo podobny, czyli wchodzę do czerwonej kropki i moja czerwona kropka również ma działać na dotyk, czyli kiedy dotknę, powinnam nadać kopertę czerwoną. Znowu wykorzystuję na zasadzie skojarzeń, tak? Kto odbiera czerwoną kopertę? Czerwoną kopertę odbiera samochód. No i teraz powinna mieć informacja stój, zatrzymaj się. Czy macie jakiś pomysł? Czy macie jakiś pomysł? Dziewczyny. Ok, no dobrze, słuchajcie, to ja mam taką pewną propozycję. Tym razem wejdźmy sobie do kategorii, uwaga, pomarańczowej.
Kategoria pomarańczowa z reguły jest traktowana jako kategorią, no jakby z kolejnego poziomu, dość trudną. Mamy tu zegar, myślę, że go wykorzystywaliście. Mamy tu trzeci bloczek służący do ustalenia prędkości, ale również mamy powtórzenie. No, to już są trudniejsze rzeczy. Ale mamy jeszcze tutaj tajemniczą rękę. Za bardzo się nie będę zagłębiać w tą tajemniczą rękę, ale warto ją przećwiczyć z dzieciakami i wiem, że o tą rękę są bardzo często pytania. I teraz zobaczcie, chwytam sobie rękę i ta ręka dopnięta do czerwonej koperty informuje mnie, że kiedy otrzymam czerwoną wiadomość, ręka zatrzyma mi wszystko, co jest poza tym skryptem, czyli zatrzyma mi tak naprawdę ciągły ruch poruszania się pojazdu. I teoretycznie powinno zacząć działać. Spróbujmy i przetestujmy. Uwaga, najpierw uruchamiam pojazd, tak? No bo muszę mieć co w ogóle zatrzymać. Niech on się poruszy. U mnie znowu zaczyna spowalniać. Wejdę sobie na duży ekran. O tak, tu zaczyna jechać. I uwaga, czerwony. Jest, zatrzymał mi się. Kochane, czy u Was również działa zatrzymanie? Jeszcze raz. Zielony jedzie. To jest ta informacja. Zielony jedź. Czerwony stój. Zielony jedź. Czerwony stój. I jeszcze raz wejdźmy do skryptu. Najważniejszy skrypt, skrypt w samochodzie. Zobaczcie. Ręka. Ręka powoduje w tym małym skrypcie przy czerwonej kopercie, że zatrzymuje mi się wszystko, co jest poza nią. To jest takie trochę zabawa Berka. Jeżeli Kasia woła w Berka, może nie w Berka, ja już nawet nie wiem, jak te zabawy się nazywają, wstyd, ale jeżeli ktoś na przykład... Baba Jaga patrzy, właśnie. W momencie odwrócenia się, kiedy krzyczymy Baba Jaga patrzy, cała reszta musi się zatrzymać. I ta ręka trochę tak działa. Czyli powiedzmy, że jest to postać, która stara się wychwycić, kto się porusza i to ona krzyczy Baba Jaga patrzy, a reszta się zatrzymuje. Cała reszta poza nią. Dziewczyny, dajcie znać proszę, czy zadziałało zielone z czerwonym. Czy to działa? Dajcie proszę informację. Dwa światła mają zadziałać dokładnie tak jak u mnie. Zielony jedź, czerwony klikamy stój. Stój w tym momencie, kiedy kliknę czerwony. Jak to wygląda? Słuchajcie, zanim poczekam na Waszą odpowiedź, ja sobie ten projekt już zapisuję. Napiszmy sobie światła, żeby nam nic nie uciekło. Znowu zapomniałam, że muszę z klawiatury światła. Światła. Zapisujemy. OK. Dziewczyny, czy działa i czy jest OK? Jeżeli tak, to ja przejdę już do żółtego koloru. Żółty kolor. Po kliknięciu żółty kolor. Ma tak naprawdę spowodować, że mój samochód troszkę będzie się poruszał. W prawo-lewo może być na przykład, prawda? Jest OK, Małgosia, fajnie. Super. No to spróbujmy. Wejdźmy do kategorii, wejdźmy do kropki żółtej. I znowu kategoria żółta, kiedy dotykam. Nadam informację żółtą. Nadaję żółtą informację. Po informacji żółtej wracam do samochodu. Zrobię tutaj troszkę porządku. Mam odebrać żółtą kopertę. No to odbieram. Odbieram żółtą kopertę. I teraz pytanie, co się powinno na tej żółtej kopercie zadziać. Słuchajcie, opcje mogą być dwie. Jeżeli samochód stoi,
to wystarczy, że on w tym momencie zacznie się poruszać. I na przykład, o, możemy już to sobie gdzieś z boku ułożyć. Myślę, że taki ruch, nie wiem, zaraz przetestujemy, a góra-dół, o, byłby dobry chyba góra-dół. Góra jedynka i dół jedynka, tak? Czyli taki ruch do góry i na dół. W sumie tak myślę, że można byłoby wykorzystać jeden podskok. Wyszłoby na to samo. No dobrze, no ale to w sytuacji, kiedy samochód stoi, ale co w sytuacji, kiedy samochód jedzie? Czy to przypadkiem nie skończy się sytuacją, kiedy on jadąc zacznie się poruszać góra-dół? Słuchajcie, myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie i przetestowanie. Dopinam na razie do żółtej koperty tylko poruszanie się góra-dół. Uruchamiam. I słuchajcie, zacznę od żółtej koperty. Ja sobie znowu powiększę. I zacznę od żółtej sygnalizacji. Uwaga, o tak, żółta sygnalizacja, brakuje mi tam jeszcze zawsze, prawda? No to wróćmy do skryptu, bo on mi się nie porusza cały czas. Zakończmy to bloczkiem zawsze. Niech ten ruch taki będzie trzepoczący. Okej. Okay. Dobra, to jeszcze raz. Wchodzę na większy ekran, uruchamiam zieloną flagę, wybieram żółty i mam taki ruch, no może trochę nawet wysoko, ale faktycznie no, jest taki pojazd, który przygotowuje się do startu. Dobra, no to teraz zróbmy start. O, popatrzcie, jak dziwnie, jak kangur skacze. A zróbmy stop. Zatrzymał się, czyli zadziałało. No to teraz zróbmy jeszcze zielony. Jedzie sobie spokojnie. A teraz spróbujmy podczas tej jazdy uruchomić żółty. Co się dzieje? Skacze jak kangur. Więc słuchajcie, wrócę do skryptu. Zatrzymam na razie. No i spróbujmy pomyśleć, co w tej sytuacji zrobić. Co w tej sytuacji zrobić? Czy jest jakieś rozwiązanie dobre? Macie pomysł? No myślę, że tu wchodzimy na jakby na kolejny etap. Słuchajcie, powiem tak, no ten żółty jest problemem, ponieważ możemy rozwiązać to również korzystając z naszej ręki. Czyli jeżeli dostanę żółty kolor, to mogłabym wstawić rękę informującą mnie, że zielony kolor i czerwony ma się zatrzymać, a tylko ma działać żółty. Natomiast sprawia nam tutaj kłopot czerwony symbol oznaczający zawsze. Bo co on będzie oznaczał? No, sprawdźmy właściwie. Wejdźmy w pomarańczową kategorię i uwaga, w samochodzie jestem cały czas. Dołóżmy sobie za kopertą żółtą rękę naszą, tajemniczą. I ta tajemnicza ręka, oj, powolutku coś mi się zaczyna tutaj już przesuwać. Ta tajemnicza ręka powinna spowodować zatrzymanie tych dwóch skryptów. No to spróbujmy. Powiększę, uruchamiam, jedziemy, jedziemy, jeszcze raz zatrzymuję, wszystko działa, jedziemy, no i spróbujmy uruchomić, jest, zadziałało, popatrzcie, w tym momencie działa tylko żółty, nie działa już zielony, uruchomimy zielony. Tu jeszcze widzimy, tak, że jak klikam zielony, to on dalej skacze jak kangur, więc jeszcze w skrypcie naszym, trzymam, trzeba będzie tą naszą rękę włożyć również do zielonego. I to mnie informuje, że jeżeli zielony kolor uruchomiony, zatrzyma czerwony i żółty. Jeżeli czerwony uruchomiony, on zatrzyma zielony i żółty. No to teraz powinno działać wręcz idealnie. Sprawdźmy jeszcze raz. Jedziemy sobie, zatrzymujemy się, przygotowujemy się, jedziemy.
Świetnie, i jedzie, czyli działa wszystko tak, jak być powinno ze światłami. Słuchajcie, jeszcze raz pokazuję skrypt samochodu. Jedynym utrudnieniem, znaczy utrudnieniem, myślę, że schemat jest dość prosty, ponieważ zobaczcie, w każdych tych prostych ruchach, czyli zielony, jedź cały czas w prawo, czerwony tak naprawdę stój, i żółty, poruszaj się góra-dół. Dołożona jest tylko na początku ręka, która jeszcze raz informuje, oznacza, że. Przy zielonym zatrzymuje czerwony i żółty, przy żółtym zatrzymuje zielony i żółty, a przy żółtym zatrzymuje czerwony i zielony. Dziewczyny, ja to zapisuję, czyli jeszcze raz. Klikam na nazwę projektu, którą wpisałam, nóżkiem. To z tą ręką może być naprawdę tutaj. Krystyna mówiła, że pewne rzeczy są trudne dla pierwszoklasistów, ale starajmy się brnąć w te elementy, a nie jakby wycofywać lub też nie robić tego tylko dlatego, że nam się wydaje, że oni tego nie potrafią. Spróbujmy to zrobić raz. A myślę, że następnym razem sami wpadną na pomysł, że mogą to wykorzystać. Dziewczyny, dajcie mi proszę informację, jak ten projekt się sprawdził, czy jest idealnie, czy działa idealnie i czy wszystko funkcjonuje tak jak u mnie. W każdym momencie, jeżeli klikam którykolwiek światło, samochód ma się zachowywać dokładnie tak, jak sobie życzyłam. Oczywiście. Mamy żółte. Żółte oznacza się przygotuj, czy też uważaj, bo za chwilę zatrzymanie. Więc teoretycznie po zielonym od razu nie klikam czerwonego, ale to w moim projekcie nie ma znaczenia, bo mam żółty i u mnie wszystko działa. Dajcie proszę znać, dziewczyny. Jeszcze raz przeklikam projekt dotyczący kropek. Moje kropki nie mają nic poza dotykaniem, wybraniem koloru z koperty. Nic więcej. Najwięcej w moim skrypcie znajduje się właśnie w samochodzie. I tu mamy trzy skrypty z odbierającą kopertą. Dziewczyny, dajcie znać, bo nie wiem, czy was wystraszyłam i czy już poszłyście, czy jesteście i czy ten projekt jest szansę zrobić w klasie. Dobra, Małgosia, rozumiem, że jesteś super, ale pytanie, czy projekt jest? Rozumiem, że jest i że udało się to zapisać, udało się to stworzyć dokładnie tak jak u mnie. I że działa również bez żadnych zastrzeżeń. Jest super, super. Jeszcze jakaś informacja zwrotna, dziewczyny. To będzie dla mnie informacja też, że możemy przejść do kolejnego projektu. A tak swoją drogą to powiedzcie mi, bo mamy półtorej godziny już pracy. Ten czas leci naprawdę strasznie szybko. I teraz, czy potrzebujecie jakiejś przerwy, czy jednak idziemy z kolejnym projektem, czy może jakaś techniczna przerwa, czy coś jest potrzebne? Jak tam dziewczyny? Jesteście Krystyna? Joanna jeszcze była. Nie wiem, czy Joanna to teraz pseudonim Aśka, czy to są dwie różne osoby. Może Maciek jest z nami, może potrzebuje przerwy. Idziemy z kolejnym projektem. Brawo, Małgosia, jasne. Lecimy dalej. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że wszystko zapisane i możemy spokojnie przechodzić do następnego, więc znowu wchodzimy w domek. Sprawdzamy przy okazji, czy mój projekt pod nazwą Światła się zapisał. Jest, świetnie widać światła.
Więc wybieramy kolejny projekt, wybieramy plusik. No i super, słuchajcie, kolejna rzecz, taka praktyczna, również jakby troszkę przeniesiona z maty kodowania. Spróbujemy sobie zrobić sudoku. I to sudoku jest fajnie, jak dzieciaki robią sobie w grupkach z myślą o tych, którzy będą to później rozwiązywać. Prost projekt, kotka sobie możemy tutaj z boku zostawić, niech on sobie siedzi, nie przeszkadza nam, a my sobie stworzymy szybciutko prosty projekt. Zaczniemy może, słuchajcie, od sceny. Naszą sceną chciałabym, żeby teraz była taka plansza, plansza złożona z kratek 3x3. Tu też mamy pewne ograniczenie, bo ilość kopert jest kolorowa. Więc uwaga, tą planszę zrobię sobie w scenie, żeby mieć mniej duszków, bo tutaj troszkę duszków mi się pojawi. I tak sobie pomyślałam, że również w scenie zrobię pewne elementy, tak, żeby ich tutaj po prostu mieć mniej. Wchodzę w scenę i wybieram sobie zupełnie pustą scenę. Ja stworzę ją od podstaw. Moją sceną będzie kratownica, czyli wybieram sobie kwadracik, grubość linii, taka średnia. No i wybieram sobie mniej więcej kwadracik. Ten kwadracik chciałabym podzielić na trzy kolumny i trzy wiersze. Próbuję krzywą. O matko. Yeah. Dobrze, nieważne. Dzieciaki też niech ćwiczą. Super. Mam nadzieję, że jesteście o wiele lepsze w tym, co ja robię. Ale mamy 3 na 3. Dlaczego nie? I tak jak powiedziałam, spróbujemy sobie tu wstawić elementy, które nam nie będą zajmowały miejsca po prostu jako duszki. A ponieważ te elementy mają być po prostu proste, żeby były łatwe dla dzieciaków, więc wybierzmy sobie kółko, trójkąt i krzyżyk na przykład, prawda? I teraz popatrzcie, zróbcie to dokładnie tak jak ja w odpowiednich... Zrobimy sobie na przykład tak, wybierzmy sobie trójkąt. Pierwszym niech będzie trójkąt. W drugim, mówię o pierwszym wierszu, niech będzie koło. I teraz ja już wiem, że tu powinien być krzyżyk, ale ja go z premedytacją nie wpisuję. Tutaj cała, że tak powiem, rzecz polega na wymyśleniu tej zabawy dla kogoś innego, dla innej grupy. Jeżeli macie pierwszaków, byłoby to cudownie, gdyby sobie stworzyli taki projekt na kartce, czyli narysowali sobie sudoku, a właściwie to ja mogę to zrobić tutaj. Popatrzcie, dzieciaki na kartce projektują sobie sudoku, czyli mają złożone pierwszą linię z trzech elementów, wymyślają sobie, w jaki sposób stworzą drugą linię. Nie wiem, jak są uczone u was dzieciaki, czy w dowolnym miejscu umiejscowiają, czy jednak uczycie ich tego przesunięcia, no to nie wiem, na przykład postawię sobie krzyżyk, to w takim razie trzeci krzyżyk powinien być tu. No to w takim razie kółko tu nie ma, to musi być tu. I nie ma tu, to musi być tu. I zostaje nam trójkąt, czyli trójkąt musi być tu i tu. I popatrzcie, to jest taki projekt, gotowy projekt, który uczniowie powinni sobie namalować na kartce, bo to jest jakby gotowa odpowiedź, którą mogą sobie sprawdzać. Ale naszym zadaniem będzie wymazanie po jednym elemencie z każdej linijki i próba weryfikacji przez innych, co tam się też powinno znaleźć. My sobie zrobimy, słuchajcie, zaprogramujemy sobie linijkę albo dwie, bo chodzi tylko o zasadę, żeby wam pokazać. Natomiast z tej planszy musimy usunąć. Z pierwszej linii na przykład wybieram nożyczki po prawej stronie. Usuwam sobie koło. Ok, z drugiej linii co mogłabym sobie usunąć? No, czemu nie? Mogę na przykład usunąć trójkąt. Proszę bardzo. A z trzeciej linii, tak żeby można było rozwiązać tą zagadkę, no to... Właściwie wszystko jedno, no, niech będzie też kółko, a czemu nie?
usuwam kółko. I tak stworzoną planszę zatwierdzam. Jest ona moim jakby podkładem tutaj. No jest trochę duża, chciałabym może troszkę mniejszą, ale w sumie myślę, że sobie spokojnie poradzimy. No dobrze, to mamy planszę, to teraz musimy koło tej planszy, tak trochę jak się bawimy z dzieciakami, nie wiem czy również tak robicie, koło tej planszy umieścimy sobie trzy symbole. Trzy symbole to będą duszki. Duszki będą właśnie tymi kształtami, czyli trójkąt, koło i krzyżyk. Więc dokładam sobie plusik, tworzę nowego duszka, wybieram pędzelek. I teraz dobrze byłoby, żeby nam się nie pomyliły duszki, każdy poziom zrobić w innym kolorze. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Wybierzmy sobie na przykład niebieski i tym niebieskim zaczynamy, proszę bardzo, mamy kółeczko. W sumie to dobrze byłoby również tutaj może wybierzmy najgrubsze, bo nam będzie łatwiej klikać. Nie za duże kółeczko, zatwierdzam, zobaczmy. Myślę, że ono jest fajne, bo tu mają się zmieścić trzy elementy, więc myślę, że to kółko jest dobre. No to idziemy dalej, podobnej wielkości zróbmy sobie trójkąt, jako nowy duszek, zupełnie nowy. Też nie za duży. Zatwierdzam. Jest. O! No, no ładnie. No, mój tablet, dziewczyny, dobrze, jesteśmy. Mój tablet odmówił posłuszeństwa. Zaczął się wyłączać. Czy mnie słyszycie i czy jesteście? Czy słyszycie i jesteście? Dajcie znać. A ja zaraz ogarnę technicznie sprawę. Dajcie mi dosłownie chwileczkę. Nie uciekajcie, proszę. Tak to jest czasami z urządzeniami. Jeżeli jesteście, jeżeli mnie słyszycie, to słuchajcie, dokończmy tam kółko, trójkąt i krzyżyk w jednej linii niebieski kolor, a w drugiej linii, przy drugim wierszu, zróbmy na przykład czerwone elementy. Tylko po to, żeby nam się odróżniały jako duszki, dobrze? A ja już powolutku... Staram się ogarnąć sprawę. Ok. Już. Jeżeli jesteście, możecie mi coś napisać, że nie uciekacie, że jesteście. A ja już się na nowo łączę. Troszkę to musi potrwać. Mam nadzieję tylko, wiecie, tak jak mówiłam o tych projektach, że zapisało mi się. A jak nie, to szybciutko to poprawię. Dobrze. Okej. Tak. Okej. I jak jesteście? Nie uciekłyście? Mam nadzieję, że jesteście. Już. Okej. Tu widać, dobra. Słuchajcie, powiedzcie teraz, widzicie prezentację i mnie, prawda?
Super, dobra. To teraz już szybciutko przechodzimy znowu do Scratcha. Czy teraz widzicie znowu mojego Scratcha? Jest, nawet mi się zapisało. Prawie wszystko. Czy teraz widać już ponownie mojego Scratcha? Jestem już z Wami. Mam nadzieję, że już się nie wyłączy do końca. Tnie połączenie, Asiu. Ok, zaraz sprawdzę sobie. Tutaj mam zasięg bardzo dobry. Asia, mam nadzieję, że u nas żadne burze nie idą, ale gdybyś straciła całkowicie głos, proszę daj znać, dobrze? Daj znać i będziemy coś z tym robić. Natomiast myślę, że wystarczy obserwować powoli i starać się patrzeć, co tam się dzieje. Ale gdyby się coś działo, to proszę dajcie znać. Dobrze, słuchajcie, mam kółeczko, potrzebuję jeszcze raz, nie zapisało mi się tutaj, nie zapisał mi się trójkącik, więc muszę go jeszcze raz szybciutko. Dodaję nową postać. Z nie z biblioteki, tylko oczywiście z grafiki, trójkąt. To był granatowy, nieduży trójkąt. Zatwierdzam. Świetnie, mam trójkąt. I brakuje mi jeszcze krzyżyka. Czyli tutaj usunę, mam coś pustego. O, przy okazji się usunęło wszystko. Dobra, jeszcze raz, ale już mam w bibliotece gotowy trójkąt. Jest. I jeszcze brakuje mi krzyżyka. Znowu wszystko w naszym edytorze. Tu wystarczą nasze krzywe, prawda? No, nawet całkiem nieźle się potem prostuje. Super, dobra. Mamy krzyżyk. On mi wyszedł spory, ale to nic nie szkodzi. Dobra, słuchajcie, mam trzy elementy i teraz zobaczcie, jeszcze raz Wam pokażę, jak szybko przy drugiej linii zrobić te same, na przykład czerwone. Robiliśmy to już podobnie. Klikam sobie na kółeczko. Kółeczko przeciągamy do sceny. Już mi się pojawiło drugie. I to drugie, zobaczcie, jest troszkę niżej. I jak wybiorę sobie drugie, wybieram pędzel i wystarczy je przemalować. Powinno być bez problemu. No, kółeczko mi się zamalowało. To nic, to można jeszcze raz cofnąć. I można jeszcze raz na tym kółeczku w takim razie namalować do czerwonej, jeżeli nie chce mi się zamalowywać. Dobra, ok. Mogłam tam to usunąć. Dobrze, słuchajcie, ja nie będę generowała następnych kolorów. Ta praca może się wydawać troszkę żmudna, ale myślę, że dzieciaki sobie z tym poradzą i to jest ważne, żeby uczyli się, jak generować nowe postacie, jak je kopiować, jak je edytować, czyli jak je poprawiać. My zajmiemy się na razie pierwszą linią. Dzieciakami stwórzcie sobie trzy linie. Myślę, że trzecia klasa spokojnie, a jeżeli się obawiamy o klasę pierwszą, to zróbmy sobie 2 na 2. Będzie łatwiej. No, widzicie tajemniczy znak waiting. Nie wiem, czy u Was też się czasami tak pojawia. To może oznaczać, że różnie może być z moim programem. Dlatego ja sobie zapiszę ten projekt. Niech to się nazywa po prostu Sudoku. Sudoku. I zatwierdzam. Dobrze, i teraz słuchajcie, projektują grupy, które wiedzą, bo mają swoją kartkę z odpowiedzią, prawda? Które wiedzą, co w pierwszej linii powinno się znaleźć. No, albo drogą eliminacji na zasadzie trójkąt już jest, krzyżyk już jest, brakuje kółka. Czyli tam powinno się pojawić moje kółko. I teraz jak zrobić sobie prosty skrypt? Wejdźmy sobie do trójkąta granatowego.
Trójkąt granatowy tam nie pasuje, dlatego niech to będzie informacja, że po dotknięciu niech ten trójkąt granatowy na przykład podskoczy. To jest informacja wizualna dla ucznia, że ja dotykam, bo jeżeli nic się nie zadzieje, to uczeń myśli, że nie działa. Dlatego ważne jest, żeby dokładać takie elementy, czy mały obrót, czy mały podskok, jakikolwiek ruch. To samo powinno się znaleźć w krzyżyku, więc co ja zrobię? Dobrze, Małgosia, czekam, daj znać, czy będzie wszystko. I ja sobie skopiuję do krzyżyka mój podskok. Widzicie? Przeciągam, żeby robić to jak najszybciej. I łyka. I z dziećmi też będziecie tak robić. Opanują to kopiowanie, dlatego czas jakby projektowania mojego sudoku również się trochę skurczy u Was na lekcji. To nie będzie jednak taka praca, jakby nam się mogło wydawać, że ona będzie bardzo pracochłonna i bardzo długa. Dobrze, Krysia mówi, że jest. Małgosia, daj znać, czy mogę dalej. Jeszcze raz podkreślę, zaprojektowałam tylko trójkąt i krzyżyk. One mają podskoczyć, nic więcej. Natomiast najwięcej projektu, najwięcej, ale nie tak dużo, będzie w kółku, bo kółko będzie mnie informować, że to jest właściwy element, który powinien się znaleźć tam na miejscu. I teraz właściwie zasada może być różna. Ja się czasami bawię, że tworzę sobie kolejne granatowe kółko w tym miejscu, które przy uruchomieniu zielonej flagi znika, a jak nacisnę kółeczko, to się pojawia. Ale my możemy na przykład, no można by trochę łatwiej, czyli na zasadzie, że kiedy kliknę kółeczko, to ono na przykład wędruje w to miejsce. I można tak zaprojektować, ale wtedy nie mamy kopert, a nam dzisiaj zależy na kopertach bardzo, bardzo. Dlatego zrobimy jednak tą wersję ze znikaniem. Co nam jest potrzebne? Nam jest potrzebne drugie granatowe koło, czyli ja kopiuję granatowe koło do sceny. Małgosia, daj znać, jak nam jesteś na etapie. Skopiowałam sobie drugie granatowe koło i to koło sobie tutaj postawię w tym miejscu, bo to będzie informacja, że to jest moja odpowiedź. Na razie ją widzę, bo to ja tworzę dla kogoś grę. Ten ktoś nie będzie za chwilę widział. Małgosiu, daj informację, jak jesteśmy, czy poczekać chwilkę, czy może coś powtórzyć, pokazać. Jeszcze chwilkę. Małgosia, ja też nie pokolorowałam, ponieważ wiaderko koloruje nam przestrzeń zamkniętą. Niestety nie koloruje nam brzegu. W związku z powyższym rozwiązaniem będzie po pierwsze cofnij sobie malowanie w środku, czyli strzałka w lewym górnym ogu. I najszybciej, Małgosia, będzie, jeżeli nożyczkami wytniesz granatowe, a na tym miejscu narysujesz jeszcze raz czerwone. To jest wyjście z sytuacji. Niestety nie zamalujemy brzegu. Wiaderko wypełnia środek. Małgosiu, daj znać, czy słyszałaś. Wchodzisz sobie w ten granatowy, usuń wszystko. Jeżeli cokolwiek tu masz, nożyczkami klikaj na elementy, niech się wszystko usunie. I namaluj jeszcze raz koło czerwone. Czerwone koło. Nie zamalujemy inaczej. Świetnie, Małgosia, masz, ok. Przy czym my już do tego koloru czerwonego nie będziemy wchodzić. Poznamy metodę tworzenia tego zamysłu na kolorze granatowym, a czerwony możecie sobie później, ewentualnie już z dzieciakami, jak wiadomo, o co chodzi. No to dobrze, mamy dwa koła, słuchajcie. I to koło granatowe, to drugie koło jest na samym dole, ponieważ no, jest taka zasada, że jak dodaję nowe duszki, one się pojawiają zawsze na dole. I teraz to nasze koło, słuchajcie, jestem w tym drugim kole. Na samym dole. Ono na początku
czyli w momencie, kiedy uruchomię zieloną flagę, powinno zniknąć. Znikanie kategoria fioletowa. Jest. Następnie w momencie, kiedy kliknę sobie, uwaga, kiedy klikam to koło, czyli to jest to pierwsze koło, no to wracam na górę. Wybieram pierwsze koło. I pierwsze koło. Jeżeli kliknę żółta kategoria, czyli jeżeli dotknę, to ma mi nadać informację. I znowu spróbujmy skojarzyć z kolorem naszych elementów, czyli niech to będzie ten niebieski. Jest niebieski. To moje pierwsze koło nadaje informację do tego ostatniego. Wracam tu. Wracam. No, tu nie chciałam wejść. Wracam do ostatniego. W tym ostatnim mam, kiedy zielona flaga zniknie. No to kiedy niebieska koperta to ma się pojawić. I właściwie cała filozofia, słuchajcie. Bardzo prosty projekt w wykonaniu, zajmujący sam skrypt zajmujący niewiele czasu, natomiast przygotowanie trochę trwa, ale to w tym przygotowaniu jest cała metoda, gdzie przy okazji wykorzystania z juniora uczniowie, dzieciaki nasze po prostu próbują same generować własną planszę Sudoku, kombinować co usunąć. Więc to jest naprawdę najistotniejsze w tym projekcie, a to jest tylko taki mały dodatek. Spróbujmy zobaczyć, jak to działa. Popatrzcie. Oczywiście muszę uruchomić flagę zieloną, żeby to nasze kółko, które jest na planszy Sudoku, zniknęło. I tak też robię przed podaniem, teraz uruchamiam. I co? No, u mnie jest waiting. I na razie nie znika. U Was znikło? A tu zadziała? Jak tam? Czy u Was zadziałało? Bo u mnie znowu program chwileczkę się chyba zawiesza. Ale poradzimy sobie z tym. Jeszcze raz duży projekt. Jeszcze raz. O, widzicie, ja nawet zielonej flagi nie mam. To jest zaskakujące. Słuchajcie, proszę sprawdzajcie na swoich tabletach i dajcie mi informację, czy po uruchomieniu zielonej flagi to kółeczko na naszej planszy znika. Zasada ma być taka, uruchamiam zieloną flagę i dopiero daję tablet koledze, koleżance i proszę o rozwiązanie tego sudoku. Jak u Was, słuchajcie. Dajcie proszę znać. Ja spróbuję zapisać projekt, jeszcze raz uruchomić Scratcha. I czekam na informację, czy zadziałało. No dobrze, ja go muszę chyba wyłączyć i uruchomić jeszcze raz. Mam nadzieję znowu, że projekt będzie zapisany. I poszukam. Jest sudoku. Zobaczymy, ile mi się zapisało. No niestety, mnie się zapisało bardzo mało. Słuchajcie, dajcie mi proszę informację, czy u Was zadziała.
i nie chciałabym już może po raz kolejny rysować. Chciałabym przejść do następnego projektu, ale muszę uzyskać informację, czy to u Was zadziałało. Czyli jeszcze raz, uruchamiam zieloną flagę i ma zniknąć mi pole, kółeczko z pola mojego sudoku, a następnie klikam na poszczególne elementy. Zacznijcie oczywiście z premedytacją od trójkąta, potem krzyżyka. To elementy mają tylko podskoczyć, czyli ruszyć się, że dać znać, że dotykam, a na końcu koło powinno spowodować, że pojawi się ono we właściwym miejscu, czyli jest to nasza dobra odpowiedź. Słuchajcie, dajcie znać proszę, czy tak macie. Małgosia, nie działało się. Dobrze, to ja słuchajcie, spróbuję jeszcze raz z tym kółkiem. Chociaż widzę, że i tak nie otworzył mi się cały projekt. Jeszcze raz. Dobrze, słuchajcie, dokładam wam postać. Zrobię sobie tylko dwa kółeczka. Tak jak widzicie, znowu mi się, no to jest to, o czym mówiłam na początku. Nie zapisało mi się wszystko. Nie zdążyłam kliknąć zapisz przed wyłączeniem się tabletu. Pojawił mi się ten element waiting. Niestety nie wszystko się udało zapisać. Nie wiem, czy się u was to zdarza. Nie, dość często, ale nie irytujemy się. Spróbujemy dalej. U mnie dalej jest problem. I jeszcze raz. Nie poddaję się. Małgosia, jeżeli uda się to poprawić, to daj znać, proszę. I proszę też o informację zwrotną, jeżeli ktoś jest z nami i tworzy projekt podstaw. Ja stworzę jeszcze raz. Bo mi się nie wszystko ładuje. Zobaczymy, czy tutaj się załadują sceny. Tu jest wszystko, słuchajcie. Powinnam mieć zapisaną grafikę, więc skorzystam z tego szybciutko. Mam. Dodaję szybciutko kółko. Dodaję od razu dwa. U mnie już ta kolejność zrobi się inna, dobrze, bo wy macie na końcu to drugie kółko. Dodaję dwa kółka. Zaraz zweryfikuję, które mi będzie znikać. Umiejscawiam je. Do tego dodaję jeszcze dwa inne elementy, czyli trójkąt. I dodaję jeszcze krzyżyk. Okej. Dobrze. Moje koło ma znikać. Zobaczmy, czy to będzie to pierwsze. Najwyżej zamienię kolejnościami. Dobrze, to koło, czyli kiedy zielona flaga, koło na planszy ma zniknąć, czyli wybieram ducha z kategorii fioletowej. Drugie koło. Ja jeszcze sprawdzę, czy to jest znikające. Świetnie, udało się mi. Drugie koło. Drugie koło, słuchajcie, ma po pierwsze po dotknięciu, niech podskoczy również, niech to będzie informacja, że je dotykam i ma nadać wiadomość. Powiedzieliśmy, że niebieską, bo mówimy o niebieskim kolorze, granatowym, niebieskim.
I teraz ta informacja powinna iść, ta niebieska informacja, koperta, powinna iść do tego, które znika, czyli kiedy odbieram niebieską kopertę, to jest dla informacja pokaż się. Ok. Mogę jeszcze zbudować skrypty w trójkącie, tak jak miałam. To był prosty skrypt. Kiedy dotykam, tylko robię podskok. Ten sam skrypt uruchamiam w krzyżyku. No i teraz spróbujmy. Zielona flaga. I teraz trójkącik, tylko podskok. Krzyżyk, podskok, nic się nie dzieje. Trójkącik, podskok, nic się nie dzieje. Co się stanie z kołem? Podskok, ale spowodowało to, że pojawiło się koło na mojej planszy. I teraz to zadziałało jak najbardziej, więc proszę o informację zwrotną, czy zadziałało. Tutaj w szczególności pytanie do Małgosi, bo dałaś mi informację, że nie. Czy coś pokazać, czy coś poprawić, zweryfikować? Oczywiście pamiętajcie, zapisujcie, żeby nie uciekało, dobrze? I dajcie znać, jak to wygląda. Czy mogę prosić o jakąś informację zwrotną? Czy to już będzie działało? Proszę o informację zwrotną. Poczekam jeszcze spokojnie. Zasada działania tych elementów granatowych będzie dokładnie taka sama, jak w drugiej linii zrobię sobie elementy czerwone. I dzieci już powinny analogicznie do tych granatowych zbudować czerwone. Pamiętajmy o tych kolorach, żeby odróżniały sobie linie, bo się pogubią zaraz w elementach, które mają. Małgosia działa świetnie. Zapisujemy, kochani. I myślę, że skoro jak tak dobrze na razie idzie i mój program się nie wyłącza, to myślę, że możemy dalej stworzyć kolejny projekt. Zobaczymy, ile nam się jeszcze uda. Dajcie tylko znać, czy zapisane i czy można zacząć nowy projekt. Proszę znać, czy jesteśmy gotowi, czy możemy. Następny projekt, taki wdzięczny projekt, dzieciaki go bardzo lubią, a mianowicie sterowanie postacią, ale fajnie się steruje postacią, jeżeli trzeba na przykład starać się bardzo pokonywać pewne przeszkody, albo na przykład poruszać się po labiryncie. To dzieciaki lubią. Świetnie, Małgosia, idziemy dalej. Mam nadzieję, że reszta również gotowa. Czyli zapisany projekt, mam nadzieję, więc wchodzimy znowu do domku i wybieramy nowy projekt. I teraz słuchajcie, nie róbcie tego, ja sobie wejdę na chwilkę w edytor grafiki. Ja Wam chcę pokazać, jak ten projekt będzie wyglądał. Dobrze? Czyli zaplanuję go. No to jest tak, że wy planujecie. Wy możecie planować, rysując to na tablicy. Plan jest bardzo dobry, bo dzieci muszą wiedzieć, co będzie następować. A ja sobie zrobię razie, nie rysujcie, tylko popatrzcie. Mój plan będzie wyglądał w sposób następujący. Będę miała jakiś obiekt. Moim obiektem będzie malutka kropka. Taka nie za duża. Będę sobie sterowała tą kropką za pomocą czterech strzałek. Strzałki będą oznaczały kierunek
poruszania się, więc dobrze będzie te sałeczki umieścić tak, żeby oznaczały właśnie ruch cztery strony świata, a u nas góra, dół, lewo, prawo. Do tego nasza kropeczka będzie poruszała się po labiryncie. No to ten labirynt musimy stworzyć, więc tutaj mamy pole do popisu, ale dzieciakom, słuchajcie, trudno jest stworzyć taki labirynt. Mogę to kartami rysować, dlatego w sumie dobrze jest, żeby im na tablicy narysować coś, co mogą odwzorować. Dla nas jest czasami trudno wymyślić jakiś dobry labirynt. Można skorzystać z jakichś gotowych materiałów, gdzie macie tego typu labirynty. Ale to nie ma być nic bardzo skomplikowanego. Popatrzcie, u mnie będzie wyglądał w ten sposób. O, nie do końca, tak? Ale nie przejmujemy się tą kreską, ponieważ mi zamknął pewien obszar. I nasza kropeczka będzie za pomocą przycisków. To będzie taki trochę nasz taki joystick, touchpad. Za pomocą tych przycisków kropeczka będzie przemieszczała się przez nasze pole. My sobie tutaj dodamy jeszcze jeden fajny warunek. Zabawa była ciekawa, mianowicie labirynt sobie zrobimy w postaci duszka, nie sceny. Więc jeżeli nasz duszek dotknie naszej kropki, to nasza kropka wróci sobie na początek. I to jest bardzo proste, ale ciekawe. I efektowne. Na koniec możemy dołożyć jakikolwiek element z biblioteki. I ten element będzie na przykład oznaczać, że jeżeli dotrę do niego, to jest to wygrana i może na przykład pojawić się mu chmurka, wygrałeś, udało ci się. Myślę, że taki dość wdzięczny projekt. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was robił taki projekt, to dajcie znać, proszę. Może były inne rozwiązania. Może wiecie, jakie trudności pojawiały się z uczniami. No, u mnie ta trudność, która się pojawiała z tymi młodszymi klasami, no to właśnie była ta trudność z narysowaniem labiryntu. Dlatego trzeba im dać coś do odwzorowania. To jest na pewno pierwsza rzecz. Pozostałe się przekonacie, że ten skrypty są bardzo proste i wykonywane krok po kroku dają fajny efekt. No dobrze, no ja sobie zatwierdzam na razie moją mapę myśli, ale usunę ją stąd. I uwaga, usuwamy kota. Chcemy kota? Nie chcemy, usuwamy kota. Czyli nie mam nic. Powiedzieliśmy sobie, ten labirynt musi być duszkiem, ponieważ chcę, żeby kuleczka reagowała na brzegi tego labiryntu. Nie będzie reagować, jeżeli to będzie scena. Dlatego zacznijmy sobie od nowego duszka i nowym duszkiem będzie właśnie nasz labirynt. Ja jeszcze raz spróbuję skonstruować dokładnie taki, jak rysowałam przed chwilą. Nie za grubą linię, nawet jeszcze cieńszą. Wybiorę tą, która jest na środku. I teraz. Słuchajcie, rysujcie sobie fragmentami. Pierwsza linia. Tu tak nam się wydaje, że dzieci czasami tak rysują za pomocą palca, myszki. No, ja używam myszki komputerowej w tej chwili, więc zapewne byłoby prościej, gdybym używała palca i manipulowała po ekranie, ale myślę, że to i tak się jakoś tam uda. A poza tym. Im bardziej krzywy labirynt, tym ciekawszy. I jeszcze jedna rzecz, na którą powinniście zwrócić w tworzeniu labiryntu. Ścieżki nie mogą być właściwie takie bardzo. Oj, znowu mi się zamkło. No ale nic, właściwie to ja zostawiam. Powinnam puścić. Słuchajcie, ścieżki nie mogą być takie wąskie, ponieważ to będzie utrudniało im przejście. I jak sobie założymy, że nasza kulka będzie wracać każdym razem do początku, to zaczną się irytować i im się ta gra nie będzie podobać. Słuchajcie, mam labirynt, nie jest idealny, ale zatwierdzam, pojawił się. No oczywiście, patrzcie, no absolutnie nie może być tak mały, więc muszę go tym razem powiększyć. No to go powiększamy. Wchodzimy do kategorii fioletowej. Wyciągamy sobie powiększenie i klikamy
tyle razy, żeby mniej więcej wypełniał nam moją przestrzeń. Jeszcze bym sobie kliknęła. I myślę, że dla mnie jest ok. Przesunę troszkę, żeby zrobić miejsce na strzałki. No dobrze, mam labirynt. Jak u Was to wygląda i czy jest? Czy jest? Do tego labiryntu stworzymy sobie od razu naszą kropeczkę, która będzie wędrować. A poza tym nie wiem, czy kojarzycie Dzień Kropki. Jest taka akcja organizowana, jest to dzień poświęcony, przeznaczony właściwie dla dzieci i jest to dzień, który mówi o tym, że każdy z nas ma jakieś talenty, uzdolnia. Trzeba tylko to dostrzec i rozwijać i uwierzyć tak naprawdę w siebie, więc warto się tym gdzieś tam zainteresować. No, a propos właśnie tego projektu z kropką, to może być właśnie fajny projekt na wykorzystanie właśnie na ten dzień. Dobrze, od Małgosi mam informację zwrotną, że jest, myślę, że od reszty też będzie. Dobra, to uwaga, dodaję kolejnego duszka. Kolejnego duszka dodaję i mój duszek będzie malutką kropeczką. Nowy projekt i staramy się, żeby było dobrze widoczne. Wybieram koło, wybierzcie sobie najgrubszą linię i jakiś jaskrawy kolor, żeby on był widoczny. Nie wiem, no ja sobie wezmę tak na przykład niebieski. I zobaczcie, że jak rysując kółko, to ja prawie nie powiększam go, czyli środek jest praktycznie pełny. Jest malutkie koło narysowane najgrubszą linią. Zatwierdzam. I jest idealne wręcz. Zobaczcie, ono się będzie fantastycznie przesuwać po tych wszystkich elementach. Przesuwam je do początku mojej zabawy. Początek będzie tutaj. Ok. Słuchajcie, skoro początek, to się umówiliśmy, że musi być jakaś informacja na końcu, która informacja, jakiś przedmiot na końcu, który będzie mnie informował, że to już jest koniec zabawy, no to dodajmy sobie plusikiem. I wybierzmy sobie coś z gotowych rzeczy tym razem. O, ja coś wybrałam, ale znowu mnie mój program przestaje słuchać. Skoro tak, to ja szybciutko zapisuję. Pamiętajcie o tym. Zapisujemy, nazywamy to po prostu labirynt. Labirynt. I zapisuję. Dobrze, jestem. Dodaję sobie w takim razie z gotowej biblioteki jeszcze raz. Dowolną postać, która będzie oznaczała koniec. Ach. Ten komputer zaczyna mnie. Przestał mnie słuchać. Dobra, mam tutaj konika polnego. Weźmiemy tego pierwszego, lepszego, żeby już nie słuchał. Dobrze. O, nawet dobrze się składa, bo ten konik taki jest podłużny, więc będzie fajnie, jak się dotrze do tego konika, to będzie informacja, że to jest koniec mojego programu. No to mam podstawowe elementy, ale brakuje mi jeszcze właśnie moich strzałek. Więc słuchajcie, wybieram sobie trójkącik. Mogę wybrać, popatrzcie, mamy trójkąciki, które robiliśmy do naszego projektu Sudoku przed chwilą. Wybierzmy sobie ten na górę. Już mam gotowy. Jest idealny. To będzie góra. Teraz brakuje mi kolejnych kierunków, więc albo znowu kopiuję, albo dodaję raz jeszcze ten sam trójkąt, ale uwaga, nie zatwierdzam, tylko wchodzę do edytora graficznego, czyli pędzelek i tutaj po prawej stronie mam takie strzałeczki, trochę przypominają nam taki warunek zawsze, rób coś zawsze i wystarczy trzymać klawiszem myszy, ustawić w odpowiednim kierunku, zatwierdzić i już wiem, że to będzie prawo. I to samo zrobię z kierunkiem lewo i dół. Wybieram sobie trójkąt, wybieram pędzel, obracam w odpowiednim kierunku i zatwierdzam. Przesuwam na odpowiednie miejsce, super. I jeszcze czwarty.
Wybieram trójkącik, wybieram pędzelek, przekręcam. O, super, zatwierdzam. Świetnie. I mamy. Czyli właściwie chyba mam wszystkie elementy, które powinnam mieć przed projektowaniem. Czyli jeszcze raz. Ścieżkę labiryntu, beczkę, która się będzie poruszać, koniec labiryntu, czyli w moim przypadku konik morski oraz cztery strzałki, za pomocą których będę ruszać. I teraz, dziewczyny, proszę, dajcie mi informację, że jest. I że możemy już zacząć projektować. Ja oczywiście jeszcze raz zapisuję, żeby nie było sytuacji, że mi znowu coś umyka. Jak tam? Jest, jest, świetnie, brawo. No to idziemy do projektowania. Ponieważ cały czas jest mowa o kopertach, więc to jest naprawdę bardzo wdzięczny temat, te strzałki, poruszanie się innym obiektem, bo możecie wykorzystywać w przeróżnych sytuacjach to poruszanie. I tutaj właśnie będziemy wykorzystać koperty. Czyli uwaga, to trochę działa jak nasze sudoku. Jeżeli kliknę strzałkę do góry, to muszę nadać animację do kropki, że idzie mi do góry. Tym razem ruch będzie co jeden krok, czyli jeżeli do góry raz, to jeden krok do góry. Jeżeli raz w prawo, to jeden krok w prawo. I tak po jednym kroczku będę się poruszać, żeby swobodnie móc przeprowadzić naszą piłkę. Słuchajcie, ponieważ mamy strzałki w czterech kierunkach, dlatego jest łatwo nam tutaj operować również z dziećmi, tłumacząc: uwaga, jesteśmy w strzałce oznaczającej ruch do góry. Czyli w strzałce do góry wybieramy oczywiście kliknięcie w kategorii żółtej, czyli kiedy kliknę na klawisz, wysyłam kopertę i tutaj po prostu bierzemy po kolei, czyli kopertę pomarańczową. No i teraz, kto odbiera kopertę pomarańczową? Oczywiście moja kropka. No, tutaj proszę nie wchodzić. Przepraszam, ale po prostu czasami coś mój komputer odczytuje, jakbym go kliknęła. Wchodzę do kropeczki. Słuchajcie, a zrobimy to może jeszcze szybciej. Z dzieciaczkami będziemy to robić po kolei. Najpierw strzałka, potem kropka. Potem kolejna strzałka i znowu wracamy do kropki. Tak, żeby one zrozumiały, że ten ruch właśnie jest powiązaniem odpowiedniej strzałki za każdym razem z kropką. A my wejdźmy sobie do kropki i tu od razu cztery warunki. I właściwie przypiszmy sobie im kierunki. Pomarańczowy to już ustaliliśmy, że będzie góra. I jeden krok. Czyli tylko tyle. Dalej, cały czas jestem w kropce, wybieram kolejną kopertę, czerwony, bierzemy kolejność i żeby się nie pogubić, idźmy w kierunku ruchu wskazówek zegara, czyli teraz wybieram kierunek prawą stronę. Znowu wchodzę do żółtego, wybierzmy kolejny kolor, żeby mi się nie pomyliło, czyli żółty. I zgodnie z wskazówkami ruchu zegara oznacza to, że będę poruszać się w dół. I ostatni element, czyli ostatnią kopertę. I ta koperta będzie oznaczała, że zielony to nam wypada ruch w lewą stronę. I to mam tylko w kropce. Te cztery elementy, one są bardzo podobne, różnią się tylko kolorami. Dajcie proszę znać, że jesteśmy i mamy to już w kropce zrobione. I możemy przejść teraz do tych strzałek i zacząć reagować na dotyk.
Okej, dobrze, fajnie. No to idziemy, słuchajcie. No to ponieważ idziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, bo tak zapamiętaliśmy. Górę już mamy, no to idziemy teraz w prawą stronę, czyli wybieramy strzałkę oznaczającą kierunek w prawo. Kiedy dotykam, żółta kategoria, muszę wysłać wiadomość i teraz strzałka w prawo była drugim kolorem, czyli to musiał być kolor czerwony. Idziemy dalej. Teraz przesuwam się znowu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, idę w dół, czyli wybieram strzałkę na dół i znowu żółta kategoria, kiedy dotykam. No, chwileczkę, dobrze, o, już muszę chyba zapisać, czekajcie. Zapisuję, żeby znowu mi chochlika nie zrobił, dobrze. Jestem w dół, czyli muszę poruszać się w dół. Świetnie. No i jeszcze zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ja Wam powinnam pokazywać chyba w drugą stronę, tak mi się coś wydaje, bo w tym momencie idziecie w przeciwnym kierunku. No ale nie szkodzi, rozumiemy kierunki, prawda? Jakoś tak odruchowo gestykuluję. Wybieramy lewą stronę. No, ja mówię tak, jak Wy patrzycie na swój ekran. I w lewym kierunku, kiedy dotykam, wybieram sobie lewo. Zapisujemy, dziewczyny. Uwaga, zapisać. Wystarczy kliknąć w prawym górnym rogu i zaptaszkować, czyli zapisujemy. I teraz, dziewczyny, musimy to sprawdzić. Wejdę sobie na duży ekran. Na tablecie fajnie, bo to tak naprawdę jak joystick. Więc uwaga, spróbujmy poruszyć się. Spróbujmy się poruszać. O, coś mi tu ze strzałką w dół nie działa. Oj, coś chyba pomyliłam. Dziewczyny, skontrolujcie, czy u Was jest OK, czy u mnie. No tak, no oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak, dziewczyny. Znowu dołożyłam kierunek do strzałek. Więc uwaga, generujemy ruch początkowy, czyli co klikamy koło zielonki? Strzałeczkę zakręconą informującą, wróć na początek. Wróć na początek. No, przy okazji jedna strzałka mnie tu nie słucha. Ale jeszcze raz. Góra, koperta pomarańczowa. Prawo, koperta czerwona. Dół, nie idź do dołu, ale daj kopertę. Trzecią w kolejności, czyli kolor żółty tam był. Kolor żółty. Dziewczyny, poprawiamy. Chyba, że macie dobrze, to wołajcie. I jeszcze mam kopertę w prawą stronę. Ja zaraz sobie tą strzałkę poprawię. I tutaj musi być koperta numer 4, czyli czwarta w kolejności i był to kolor zielony. Powinno wszystko działać. I już wiem, słuchajcie, nie wiem, czy u Was też tak wyszło, ale zobaczcie, moja strzałka w lewo. Jest dobrze narysowana, natomiast ona patrzy w prawo. Żeby zmienić kierunek patrzenia, wystarczy, że kliknę idź, że idź w lewo i się nie chce obracać. Mnie dzisiaj nie słucha. Mam nadzieję, że nie pomyliłam znowu strzałek. To jeszcze raz. Tu jest OK. To tu też powinno być OK. I chcę się tak obrócić, to ją obrócę. O, właśnie tak. No, trochę kombinuję, bo mnie naprawdę coś przestało słuchać. No dobrze, ale już mam we wszystkich kierunkach. I teraz, kochani, pytam, czy jest OK, czy działa. Jeszcze raz zapiszę sobie. Teraz jest poprawnie. Pamiętajmy, w strzałkach mają być koperty, a ruch ma być w kropce. Uruchamiam, no i spróbujmy.
Jest dobrze, jest, działa. Jak u was, czy jest ok? Dajcie proszę znać. Znowu mi się ta strzałka obróciła. Dajcie proszę znać, jak tam u was wygląda. Ja sobie szybciutko jeszcze poprawię tą zieloną strzałkę, bo ona mnie bardzo nie słucha. Czyli strzałkę w lewo. I tu jeszcze poprawię to, co mówiłam. W lewo to musiał być kolor zielony, bo to była ostatnia. Dobrze. Dziewczyny, czy to zadziałało? Jest u was ok? Pamiętajcie o zapisywaniu. Zapisujemy. Zapisujemy sobie. Dajcie znać, czy macie, czy możemy dalej. Już jesteśmy właściwie u celu, bo skoro już możemy poruszać piłeczką, kuleczką, kropeczką właściwie, to jedyne to, to musimy dołożyć sobie takie właśnie rzeczy, że jak kropeczka spotka się z brzegiem labiryntu, to wróci na początek, a jak dotknie mojego konika, to powie, konik powie, dotarłeś na przykład. Okej, okay, dziewczyny, czy mogę, bo dajcie mi jeszcze znać, bo nie wiem, czy ostatni komunikat to była informacja z rysunku, czy też już jest informacja, że mamy skrypt poruszania się piłeczki, kropeczki. No dobrze, skoro tak, to ja powolutku pójdę dalej. Dwa warunki jeszcze. Jeżeli kropeczka dotyka mi brzegu labiryntu, to skoczy nam na początek. I teraz uwaga, jeżeli ja w kropeczce dam informację, że... Może wejdźmy sobie do kropeczki. W kropeczce mam na razie same koperty, które odpowiadają mi za ruch. Jaki bloczek odpowiada za dotykanie? Uwaga, jesteśmy w żółtej kategorii i mamy tam taki bloczek. Ja go tutaj wyciągnę z boku, chociaż nie będę go tu używać, już podpowiadam. Jest to taki bloczek, który mnie informuje, że dwie postacie dotykają się na scenie. I tu nie ma znaczenia, które. Jeżeli jakiś element dotyka innego elementu na scenie, to wtedy ta reakcja nastąpi. Jeżeli ja w kropeczce dałabym informację, jeżeli dotyka czegokolwiek, wraca na początek, to taka sytuacja nastąpiłaby również na samym końcu, kiedy dotyka mojego konika morskiego. I też by wrócił na początek. A ja nie chcę, ja chcę, żeby konik mi powiedział, jesteś na mecie. Dlatego dotykanie nie może być w piłeczce. A dotykanie, uwaga, zadaję zagadkę, jak myślicie, to dotykanie w którym elemencie może się znaleźć? Mówię tutaj jeszcze raz o reakcji tej kropeczki na moim labiryncie. Czyli jak myślicie, to dotykanie w którym duszku powinno się znaleźć w tej chwili? Jak myślicie, dziewczyny? Macie pomysł? Znikanie, nie słuchajcie, to nie jest znikanie. Teraz wam pokażę bloczek wracania do początku, natomiast pytanie, gdzie umieścić to dotykanie się dwóch postaci? No ponieważ mam reagować między piłeczką a labiryntem, w piłeczce już wyjaśniłam, nie mogę, no to jedynie zostaje mi labirynt.
I dlatego ten labirynt skonstruowaliśmy jako duszka. Więc wejdźmy do labiryntu. Usunę sobie powiększanie. I teraz w moim labiryncie powinna być informacja. Kiedy dotykam czegokolwiek, tak? Czegokolwiek, to ja mam wysłać piłkę na początek. Piłkę i znowu wiadomość. Kiedy labirynt dotyka, w tym momencie może dotykać tylko piłki, wysyła wiadomość do mojej piłki. Tam mamy pierwszą wolną. Pierwsza wolna jest niebieska. I teraz dopiero wskakuję do piłki, odbieram u w piłce kolejną wiadomość, to jest kolor niebieski. I dopiero na ten niebieski kolor moja piłka musi wrócić do początku. I teraz wchodzimy w kategorię niebieską. I tutaj ostatni bloczek, ten ostatni bloczek, to jest dokładnie bloczek, który się znajduje tutaj. Czyli idź do początku. Do początku, tam gdzie się zaczynał, tam gdzie zaczynałeś w momencie uruchamiania skryptu. I ten bloczek przypinamy do niebieskiej. OK. Zapisujemy. I teraz, jeżeli to macie dziewczyny, testujecie, ale jak testujemy? Celowo wchodzimy w ścianę labiryntu i sprawdzamy, czy moja piłka wraca do początku. Czyli uwaga, idę sobie w prawą stronę. No muszę jakiś kawałek pójść, żeby się przekonać, czy ta piłka faktycznie wraca, prawda? Niech ona sobie dotrze do mojej kreski w labiryncie. Mam nadzieję, że u Was działa szybciej. Pracujecie na tablecie. Mój tablet dodatkowo jest podłączony z komputerem, jest obciążony. Dotkła linii i wróciła na początek. Pytanie, czy u Was zadziałało? Czy u Was zadziałało to wracanie na początek? Dajcie znać, proszę. Czy zadziałało wracanie na początek? Ktoś pisze, mam nadzieję. Tak, działa. Jest, super, fajnie. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, została jeszcze tylko ostatnia rzecz. I tą ostatnią rzeczą jest konik morski, który jeżeli dotknie czegokolwiek, a w tym momencie może dotykać tylko piłeczki, bo konik się nie rusza, to może powiedzieć, wygrałeś, prawda? No to zróbmy to. Dla naszej satysfakcji wchodzimy do konika morskiego lub do innego elementu, który dodaliście. Jeżeli konik morski w kategorii żółtej dotyka jakiejkolwiek postaci na naszej scenie, to powinien powiedzieć: dotarłeś. Jesteś mistrzem. A dlaczego by nie? Dotarłeś do celu. Dotarłeś do celu. Super. Zatwierdzamy. No to słuchajcie, tak naprawdę zapisujemy oczywiście. Tak naprawdę jedyną rzeczą, która nam została, to jest zabawa. Zabawa jest najlepsza na dużym ekranie, ponieważ jest łatwość manipulacji na przyciskach i jest lepsza widoczność mojego labiryntu i mojej piłeczki. Mój tablet, tak jak mówię, spowalnia. Czasami reaguje od razu na dotyk. No ale ja spróbuję przejść. Zobaczymy, czy mi się uda. Spróbujcie dotrzeć do konika morskiego.
Okej. Jeżeli coś komuś nie zadziałało, albo coś pokazać jeszcze raz, to dajcie znać. No nie jest to wcale potem takie łatwe, w szczególności jeżeli moja aplikacja się troszkę przycina. Łatwo jest dotrzeć do linii i wrócić na początek. Dajcie znać, czy Wam się udało dotrzeć do celu, czy macie sukces. Sukces to już macie, jak stworzyliście ten program. Natomiast no jest pewna satysfakcja, jak się dojdzie do końca, prawda? I jak wszystko działa. Jak dziewczyny. Proszę o jakąś informację zwrotną, jak to u Was wygląda. Czy wszystko dalej działa? Czy wszystko ok? Czy wszystko funkcjonuje? Czy dalej mnie słychać? Bardzo Was proszę, bo brak informacji zwrotnej oznacza, że coś może technicznie nie funkcjonować. Rozumiesz, że zamiast pisać, oczywiście projektujecie albo testujecie właśnie. Ciekawe jestem, czy się już denerwujecie, że ta kulka po raz kolejny wróciła do początku. Czy jesteście prawie u celu? Działa, Krystyna, działa fantastycznie. Myślę, że projekt jest zapisany jako kolejny gotowy projekt. Jeżeli wydaje Wam się, że jest dość długi dla pracy z dziećmi, to możecie go podzielić etapami. Pierwszy etap to może być stworzenie czterech strzałek. No właśnie, u mnie znowu się pojawił błąd. Możecie stworzyć, słuchajcie, najpierw trzy strzałki. Przepraszam, cztery strzałki oczywiście i tylko jakiś dowolny obiekt, który się będzie poruszał. Czyli jakby darować sobie labirynt, darować sobie warunki, że dotyka, a pobawić się w czyste sterowanie projektem. No tak, żeby była frajda dla dzieciaków. Zapisać ten projekt, a po jakimś czasie wrócić do niego i dorobić właśnie labirynt i udoskonalić, że tak powiem, warunkami. Myślę, że to się sprawdzi. Fantastycznie. No dobrze. Słuchajcie, jeszcze sobie tak pomyślałam, trochę dzisiaj tych projektów było takich dydaktycznych. Zostało nam niewiele czasu, bo zostało nam 20 minut do końca działania. To fajnie jest skończyć takim akcentem, którym dzieciaki mogą się pobawić. Również w nadawanie kopert, a mogą za pomocą takiej prostej rzeczy stworzyć fantastyczny obraz, ruszający się obraz, magiczny obraz. Wystarczy pokazać drobny element, a potem poprosić, żeby ta konstrukcja powstała, jaką sobie tam wyobrażają, i wtedy powstają fantastyczne pomysły. To my mamy gdzieś tam ograniczenia, ponieważ jesteśmy gdzieś tam zmanierowani naszą wiedzą, a dzieciaki po prostu popłyną, to będzie wyglądało fantastycznie. Więc słuchajcie, na koniec proponuję miły akcent, graficzny akcent, taki dla oka coś przyjemnego. To spróbujmy jeszcze ostatni. Proszę, dajcie jeszcze radę, zostańcie ze mną. Uruchamiamy sobie nowy projekt. Ten projekt bardzo szybko może powstać, słuchajcie, bo stworzymy sobie tak naprawdę trzy proste elementy, również warunek nadawania kopert, a potem sobie będziemy kopiować cały czas.
Usuwamy sobie kotka. Nie chcemy tego kotka. Ma być ładny element graficzny, ponieważ wiosna kojarzy się z kwiatami, to będą kwiaty. Więc zaczynamy plusikiem, dodajemy nową postać. I słuchajcie, w naszej bibliotece macie kwiatki tam na dole. Takie ładne kwiatuszki. Słuchajcie, zacznę od, a właściwie kwiatuszki, jabłuszka. Zacznę od tego ładnego różowego. Wybieram sobie taki ładny, malutki kwiatuszek. Kwiatuszek jest na środku, bardzo ładnie. I ten kwiatuszek byłoby idealnie, gdyby ten kwiatuszek na przykład nam się kręcił. No na przykład, kiedy uruchamiam zieloną flagę, to mój kwiatuszek będzie się kręcił z ruchem wskazówek zegara i będzie to robił zawsze. Niech się kręci zawsze. Czyli zaczynam od takiego prostego, prostej rzeczy. Kwiatuszek się kręci. No ale fajnie by było dołożyć kolejny kwiatuszek. I kolejny kwiatuszek dołóżmy może od razu. Za chwilę powiem, co ten kolejny kwiatuszek będzie robił. Ważne jest, żeby wybrać inny. Ewentualnie wybrać ten sam, tylko zamalowywać kolory. Tak jak robiliśmy z niektórymi. No to mam bardzo podobny fioletowy. Wybieram. Dobrze. I teraz słuchajcie, tych fioletowych kwiatuszków za chwilę będę miała troszkę więcej. Możecie to tworzyć w postaci koła, możecie to tworzyć w postaci linii, na przykład poziomych, pionowych, i przemycacie te trudne wyrazy dla nich, czy na przykład kolumna, wiersz, prawda? Chociaż jeżeli pracują na macie, to mają to jak najbardziej przyswojone. No to teraz umówmy się tak. Wracam do tego mojego różowego kwiatuszka i tu chciałabym, że kiedy dotknę tego kwiatuszka, słuchajcie, to można zrobić inaczej. To można zrobić tylko za pomocą zielonej flagi, że mamy ruch. Ale ponieważ chcemy koperty, to niech stanie się moc i niech będzie koperta. Czyli za pomocą, kiedy dotknę tego różowego kwiatuszka, wyślę kopertę fioletową, pomarańczową, przepraszam. I ta moja koperta pomarańczowa zostanie, patrzę, czy jest połączone, bo czasami się nie połączy. Jest. Ta koperta zostanie odebrana w moim fioletowym. I w moim fioletowym, kiedy odbiorę sobie kopertę pomarańczową, to dopiero się zacznę kręcić. Ale żeby było fajniej, to zacznę się kręcić w którą stronę? Zacznę się wkręcić w stronę przeciwną. No ale ile raz? Nie. Znowu chcę, żeby się kręcić cały czas. I teraz słuchajcie, popatrzcie. Powiększam projekt, uruchamiam. Środkowy kwiatuszek kręci mi się cały czas. I w momencie, kiedy go kliknę, zaczyna się kręcić drugi. O, już się robi fajny efekt graficzny. Zatrzymuję i teraz byłoby idealnie, gdyby wokół tego jednego małego różowego kwiatuszka pojawiło się więcej fioletowych kwiatków. No, ale to przecież można szybciutko skopiować. Ale zanim skopiuję, ja przewidzę kolejny krok. Kolejnym krokiem będzie pojawienie się jakby trzeciego okręgu, trzeciego koloru. Więc uwaga, od razu w tym fioletowym kwiatku ustalimy sobie, że kiedy dotykam, to nadam kopertę kolejną, czyli którą? Czerwoną. Dlaczego tak przewiduję? Ponieważ chcę teraz skopiować ten kwiatek przynajmniej 3 razy. Kopiuję się i sobie umiejscowić gdzieś tam dookoła. Dzieciaki niech kopiują więcej, 5-6 razy. Ja troszkę spowalniam. Ja troszkę spowalniam. Już mam 3, skopiował mi, czy nie za bardzo? Jak wam się udało? Jeszcze raz spróbuję skopiować. Mam nadzieję, że mi się nie. Zapiszę sobie, słuchajcie, zapisuję, od razu zapisuję. O, jest 3, dobrze, jest 3. Jeszcze sobie to fajnie umieszczę. Dobra, gdzieś tam dookoła to fantastycznie. I teraz popatrzcie, jaki ma być na razie efekt. Powiększam. Uruchamiam zieloną flagę, kręci się tylko środkowy, ale po kliknięciu kręcą się
pozostałe i już jest, się robi fajnie. I teraz dołożę sobie trzeci kolor. I pamiętajcie, że w każdym fioletowym kwiatku jest dotykanie, więc jeżeli kliknę którykolwiek, dowolny kwiatek, on mi uruchomi trzecie koło, które się znajdzie dookoła. Więc spróbujmy sobie dołożyć kolejny kwiatek. Zatrzymuję. Wybieram plusik. Bieram plusik. No i szukam jeszcze fajnego kwiatka. Słuchajcie, no fajny byłby taki mały, okrągły, więc można, tak jak powiedziałam, zmienić kolory. Ja sobie może jabłuszko wybiorę teraz, bo ono jest takie fajne, okrągłe, więc ładnie również będzie wyglądało, jak się będzie kręcić. Umiejscawiam je w odpowiedniej odległości. I w tym jabłuszku tworzę skrypt, ponieważ fioletowe mi nadają do jabłka kolor czerwony i dobrze się złożyło, bo kolor czerwony ma również jabłko, to ja, odbierając kolor czerwony, będę się kręciła. I teraz uwaga, skoro różowy kręci się w prawo, fioletowe w lewo, to może jabłka znowu w prawo. A czemu nie? I oczywiście cały czas. I tym sposobem możecie sobie generować kolejne koła, tylko gdy chciałam dołożyć czwarty element, to znowu musiałabym przewidzieć, żeby w jabłuszku dołożyć, jeżeli dotykam, to nadaje kolejny kolor, prawda? Ja na razie zatrzymam się na tych jabłuszkach, tylko teraz skopiuję odpowiednią ilość jabłuszek, żeby zobaczyć efekt końcowy. Nie chcę usuwać. Chcę kopiować. Zobaczymy, czy mi się ładnie skopiuje. Następne, więc zrobimy sobie taką ładną obwódkę. I następne. To kopiowanie naprawdę ułatwia sprawę. Jest fantastyczne. I następne. Super. I jeszcze przynajmniej dwa. Uczniowie mogą naprawdę zrobić więcej elementów, zamknąć te koła w pełni. Dopiero wtedy jest efekt wow, że tak powiem. To może być taka animowana laurka na przykład na Dzień Matki. O, macie gotowy. Słuchajcie, zbliża się Dzień Matki wielkimi krokami. I dlaczego dzieciaki nie mogłyby zrobić właśnie takiej animowanej laurki? Na pewno organizujecie jakieś spotkania. To może być jedna z niespodzianek. Myślę, że byłaby ciekawa. Słuchajcie, no wygląda to na razie tak. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Uruchamiam sobie. Świetnie, kręci się jeden. No to teraz, jeżeli to byłaby laurka dla mamy, to możemy podać polecenie mamie. Mamo, dotknij tego różowego kwiatka, czeka ci niespodzianka. O, mamo, dotknij któregoś fioletowego kwiatka, a czeka ci niespodzianka. O, świetnie, i popatrzcie, jaka ładna animowana kartka. Moim zdaniem rewelacyjna, i w ten sposób można zrobić animowany bukiet dla mamy. Jak myślicie, czy to będzie dobry pomysł na Dzień Mamy? Czy u Was działa? Czy coś pokazać jeszcze raz? Dość szybko myślę, że zrobiłam ten projekt. Być może za szybko, więc jeżeli coś trzeba powtórzyć, to dajcie znać. Jeżeli działa, to też proszę o informację. Jak to u Was wygląda? Czy wygląda to tak jak u mnie? I to taki miły akcent właściwie na koniec naszego spotkania części warsztatowej. Zanim jednak dwa słowa, to proszę o informację, jak to u Was wygląda. Czy robi to efekt, czy nie, czy. Jak tam dziewczyny? Czy pracujecie dalej na tabletach? Czy dacie mi jakąś informację zwrotną? Cokolwiek.
cokolwiek, żebym wiedziała, że pracujecie, że jest. Nie zamykam jeszcze efektu. Mam nadzieję, że dalej bez problemów technicznych się odbywa, czyli wszystko widać, wszystko słychać. Potrzebuję jakąś informacji od kogoś, kto dał mi, kto stworzył projekt, komu działa. Działa środkowy kwiatek. Krystyna, a kliknij teraz na środkowy. Krystyna, dotykamy środkowy kwiatek. Kliknij na środkowy i zobacz, czy ci zadziałają te następne. A jeżeli ci zadziałają następne, to musisz kliknąć na którykolwiek fioletowy. Spokojnie, powolutku, poczekam jeszcze na informacje. Krystyna, daj znać, proszę, czy zadziałają ci faktycznie wszystkie, jeżeli klikniemy na poszczególne, czyli zaczynamy zieloną flagą, zaczyna się kręcić tylko różowy. Ale stworzyliśmy skrypt, który spowoduje, że fioletowe zaczną działać tylko pod warunkiem, jeżeli tkniemy różowego. A jabłka będą działać tylko pod warunkiem, jeżeli dotkniemy któregokolwiek fioletowego. Jeżeli nie działa, to ja pokażę jeszcze raz skrypt. Jak to wygląda? Wejdę jeszcze raz do skryptu i na spokojnie pokażę na przykład fioletowy. No, może zacznijmy faktycznie od różowego. Zatrzymam sobie na chwilę mój obraz. I to jest pierwszy różowy. On musi tak. Dobra, Krystyna. Czy różowy jest, sprawdzamy krok po kroku. Daj mi informację, czy w różowym kwiatku masz dokładnie to, co ja. Krystyna, na razie sprawdźmy ten różowy. Daj mi informację, czy w różowym masz to, co ja. Świetnie. Fioletowy. W każdym fioletowym powinno być to, co u mnie. W każdym, ponieważ ja stworzyłam najpierw jeden, a każdy kopiowałam. Dlatego musi być w nich to samo. Rozumiem, że tak, że w fioletowych jest ok, tak? Czyli Krystyna, jeżeli jest ok, to pokazuje jeszcze jabłuszko. Jabłuszko działa świetnie, brawo, czyli mam nadzieję, że jest efekt dokładnie taki jak u mnie. No i w takim razie, moje drogie kochane, na pewno jesteście mamami, może nie, ale myślę, że większość z Was. Zbliża się dzień mamy, więc naprawdę proponuję zrobić taką laurkę dla mamy, niech uczniowie wykonają. Słuchajcie, myślę, że projekty, które się pojawiły w jakimś tam stopniu, myślę, że wykorzystacie i się przydadzą. Same musicie określić, czy to naprawdę u Was się sprawdzi. Pamiętamy, że każdy z Was ma inny zespół, to są inne dzieci. Każdy z Was pracuje zupełnie innymi metodami i musi tak robić, żeby do nich dotrzeć w jak najłatwiejszy sposób i najprzyjemniejszy.
Więc mam nadzieję, że gdzieś wykorzystacie te elementy i one faktycznie się przydały. Liczę na to, że był to praktycznie spędzony dzień. Kochane, i bardzo dziękuję przede wszystkim za cierpliwość, za to, że wytrzymałyście i wytrwałyście, za to, że byłyście również wyrozumiałe, jeśli chodzi o moje problemy techniczne, które się pojawiły. Starałam się to ogarniać tak szybko, jak tylko się dało. Dziękując raz jeszcze, chciałam powiedzieć, że część warsztatowa oficjalnie uznaje się za zakończoną, natomiast pozostaje jeszcze część, dla której, no ja jestem do Waszej dyspozycji, słuchajcie, mamy jeszcze godzinę, jestem tutaj do Waszej dyspozycji, mogę odpowiadać na różne pytania, możemy stworzyć jeszcze jakiś projekt z Scratchu, jeżeli ktoś miałby ochotę indywidualnie popracować, być może coś gdzieś umkło po drodze, coś trzeba powtórzyć, sprawdzić, zweryfikować, to bardzo proszę piszcie, cały czas jestem i raz jeszcze dziękuję, kochane, za Waszą cierpliwość i wyrozumiałość. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Zamknę już ten piękny projekt. Przejdziemy sobie do prezentacji. Tak. I popatrzcie, kolejny projekt, w którym miała się odbyć przerwa techniczna, się nie odbyła, bo jej nie potrzebowałyście. A to jest niesamowite, więc brawo wy. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie. Napiszę, ponieważ nie wiem, czy wszyscy słyszą. O, widzę sporo osób, widzę dwie Doroty. Mam nadzieję, przepraszam, że tak się zwracałam do osób, które pisały na czacie, ale to tak gdzieś z natury, jeżeli ktoś pyta, to informacja jakby idzie bezpośrednio. Natomiast myślę, że nikt się nie poczuł niezaopiekowany. I liczę na to, że to wszystko się udało. Ja raz jeszcze napiszę może dziewczyny, ponieważ nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Krystyna, ja również bardzo dziękuję za cierpliwość i wytrwałość. Za to, że wiedziałam, że i duchem, i ciałem tutaj byłaś i współpracowałaś. Super. No i liczę, że się to wykorzysta, że się to wszystko przyda. Także wielkie dzięki i wielkie ukłony, że poszło jakoś tak w miarę bezproblemowo i że tak wszystko fantastycznie. Daliśmy radę, oczywiście. Dałaś radę, Krystyna. Super. Super. Super, dziękuję naprawdę raz jeszcze. Nie wiem, ktoś mnie słyszy, ktoś już i cały czas jestem jeszcze do Waszej dyspozycji przez godzinkę. Asia, no ja również bardzo dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że no, mało pytań się pojawiało z Twojej strony. Dla mnie tylko informacja, że po prostu w Scratchu Juniorze czujesz się fantastycznie.
Nie potrzebowałeś takiej pomocy i wszystko szło bez problemu. Mam nadzieję tylko, że to nie było zbyt wolne tempo i że że się nie nudziłyście. O, tak może powiem. A również dziękuję. No coś nie pisałam, ale muszę wam napisać tutaj. O tak. Może. O tak. To dla was. Ode mnie. Że byłyście. Pozdrawiam serdecznie również. Dziękuję, ściskam mocno. Nie wiem, jak się robi serduszko na klawiaturze. Asia, ale tak orientacyjnie. Orientacyjnie, czy to było...